Wydawnictwo Albatros przedstawia Józef Heller. Paragraf dwadzieścia dwa. Czyta Krzysztof Globisz. Realizacja Firma producencka Gorycki Schnyterman. Mojej matce, mojej żonie Shirley i moim dzieciom Ericie i Tedowi. Był tylko jeden kruczek. Paragraf dwadzieścia dwa. Wyspa Pianosa znajduje się na Morzu Śródziemnym o 8 mil na południe od Elby, jest bardzo mała i oczywiście nie mogły się na niej pomieścić wszystkie wydarzenia opisane w książce, podobnie jak miejsce akcji, również wszystkie osoby są fikcyjne. Teksańczyk. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy Josarian po raz pierwszy ujrzał kapelana, Natychmiast zapałał do niego szalonym uczuciem. Josarian leżał w szpitalu z bólami wątroby, które jakoś nie mogły się przerodzić w pospolitą żółtaczkę. Lekarzy zbijało to stropu. Gdyby to była żółtaczka, mogliby przystąpić do leczenia. Gdyby to nie była żółtaczka i bóle ustąpiłyby same, mogliby go wypisać ze szpitala. Tymczasem fakt, że było to cały czas takie ni to ni owo, wprawiał ich w zakłopotanie. Codziennie rano przychodziło trzech energicznych, poważnych dżentelmenów, wygadanych i krótkowzrocznych w asyście równie energicznej i poważnej siostry Duckett, jednej z pielęgniarek, które nie lubiły Josariana. Oglądali kartę choroby wiszącą w nogach łóżka i wypytywali go niecierpliwie o bóle. Denerwowało ich, kiedy mówił, że bóle są takie same jak dotychczas. — Nadal nie ma stolca? — pytał pułkownik. Potrząsał głową, a lekarze wymieniali spojrzenia. — Proszę dać mu jeszcze jedną pigułkę. Siostra Daket notowała sobie polecenia i cała czwórka przechodziła do następnego łóżka. Żadna z pielęgniarek nie lubiła Josariana. Właściwie jego bóle wątroby minęły, ale nie przyznawał się do tego. A lekarze nic nie podejrzewali. Podejrzewali go jedynie, że ma wypróżnienia, ale się z tym nie zdradza. Josarian miał w szpitalu wszystko, czego potrzebował. Jedzenie było nie najgorsze. Posiłki podawano do łóżka. Chorzy otrzymywali dodatkowe porcje świeżego mięsa, w upalne popołudnia roznoszono chłodzone soki owocowe i mrożone kakao. Poza lekarzami i pielęgniarkami nikt go tu nie niepokoił. Musiał wprawdzie rano poświęcać nieco czasu na cenzurowanie listów, ale za to całą resztę dnia miał prawo przeleżeć bezczynnie z czystym sumieniem. W szpitalu było mu bardzo dobrze, a mógł tu pozostawać bez trudu, gdyż od urodzenia miał podwyższoną temperaturę. Był w znacznie lepszej sytuacji niż Danbar, który, żeby dostawać posiłki i do łóżka, musiał padać na twarz. Kiedy Josadjan postanowił przeczekać tutaj do końca wojny, napisał do wszystkich znajomych, że jest w szpitalu, nie wspominając jednak z jakiego powodu. Pewnego dnia wpadł na jeszcze lepszy pomysł. Napisał do wszystkich znajomych, że otrzymał bardzo niebezpieczne zadanie. Pytali, kto się zgłasza na ochotnika. Zadanie jest bardzo niebezpieczne, ale ktoś musi je wykonać. Napiszę do Was zaraz po powrocie. I odtąd. Nie pisał już do nikogo. Wszyscy oficerowie przebywający w szpitalu mieli obowiązek cenzurowania listów pacjentów szeregowców, którzy leżeli w innych salach. Było to nudne zajęcie i Josarian doznał zawodu przekonawszy się, że życie szeregowców jest niewiele ciekawsze niż życie oficerów. Po pierwszym dniu tej pracy stracił do niej zupełnie serce i, aby się nieco rozerwać, zaczął sobie wymyślać zabawy. Precz z określnikami oświadczył pewnego razu i we wszystkich listach, które przeszły przez jego ręce, znikły przysłówki i przymiotniki. Innego dnia wypowiedział wojnę spójnikom. Jeszcze większą inwencję wykazał w dniu, kiedy to powykreślał wszystko oprócz a i ale itp. Stwierdził, że dynamizuje to napięcie międzywierszowe, a poza tym prawie zawsze nadaje listom o wiele bardziej uniwersalny charakter. Potem zamazywał pozdrowienia, pozostawiając tekst listów nietknięty. Pewnego razu zaczernił wszystko z wyjątkiem słów kochana Mary i dopisał pod spodem tęsknię za tobą tragicznie A.T. Tapman, kapelan armii Stanów Zjednoczonych. A.T. Tapman był ich kapelanem. Kiedy wyczerpał już wszystkie możliwości w tekście listów, zaczął atakować nazwiska i adresy na kopertach, jednym niedbałym ruchem dłoni, unicestwiając całe domy i ulice, niwecząc Metropolię jakby był bogiem. Paragraf 22 wymagał, aby każdy ocenzurowany list był podpisany przez oficera, którego czytał. Josavian większości listów nie czytał w ogóle i na tych podpisywał się imieniem i nazwiskiem. Te, które czytał, podpisywał jako Washington Irving. Kiedy stało się to zbyt monotonne, pisał Irving Washington. Cenzurowanie kopert miało poważne następstwa, gdyż wywołało falę zaniepokojenia w pewnej nielubiącej rozgłosu instytucji wojskowej, która skierowała do szpitala swojego człowieka jako rzekomego pacjenta. Wszyscy wiedzieli, że jest to facet z Wydziału Śledczego, ponieważ wypytywał o oficera nazwiskiem Irving lub Washington i już na drugi dzień odmówił cenzurowania listów. Zbyt go to nudziło. Dostali tym razem dobrą salę, jedną z lepszych, w jakiej Josarian czy Danbar mieli kiedykolwiek przyjemność leżeć. Był wśród nich 24-letni pilot w stopniu kapitana, z rzadkim złotawym wąsikiem, który zestrzelony w środku zimy nad Adriatykiem nie dostał nawet kataru. Teraz było lato. Nikt kapitana nie zestrzelił, a on twierdził, że ma grypę. Po prawej ręce Josariana leżał wciąż jeszcze w erotycznej pozycji na brzuchu kapitan ze zdziwieniem na twarzy, malarią we krwi i tyłkiem pokąsanym przez komary. Naprzeciwko Josariana po drugiej stronie sali leżał Danbar, a obok niego kapitan artylerii, z którym Josarian nie grywał już w szachy. Kapitan był dobrym szachistą, więc gra z nim była zawsze interesująca. Josarian przestał z nim grywać, ponieważ stawało się to tak interesujące, że aż głupie. Mieli też w sali wykształconego Teksańczyka z Teksasu, który wyglądał jakby wyszedł z filmu w Technikolorze i który jako patriota wierzył, że ludzie zamożni, czyli przyzwoici obywatele, powinni mieć więcej głosów w wyborach niż włóczędzy kurwy, kryminaliści, degeneraci, ateiści i obywatele nieprzyzwoici, czyli ludzie bez pieniędzy. W dniu, kiedy pojawił się Teksańczyk, Josarian tępił w listach rymujące się słowa. Był to któryś z rzędu cichy, upalny, spokojny dzień, lejący się z nieba żart, tłumił dźwięki. Danbar znowu leżał na wznak, bez ruchu, wpatrzony szklanym wzrokiem w sufit, pracował nad przedłużeniem sobie życia. Osiągał to przez uprawianie nudy. Danbar tak gorliwie pracował nad przedłużeniem sobie życia, że można go było wziąć za nieboszczyka. Teksańczyk dostał łóżko pośrodku sali i już wkrótce udostępnił wszystkim swoje poglądy. Danbar podskoczył jak ukąszony. — Otóż to! krzyknął z zapałem czegoś tu brakowało i teraz już wiem czego uderzył się pięścią w otwartą dłoń. Brakowało patriotyzmu oświadczył. Masz rację zawtórował mój Osarian. Masz świętą rację parówki, drużyna Brooklyn Dodgers, szarlotka upieczona przez mamę to jest to, o co wszyscy walczymy. Ale czy ktoś walczy o przyzwoitych obywateli? Czy ktoś walczy o większą liczbę głosów dla przyzwoitych obywateli? Nie ma w tym wszystkim patriotyzmu, ot co. Zresztą matriotyzmu również. Na chorążym, który leżał na lewo od Josariana, nie zrobiło to żadnego wrażenia. Gówno mnie to obchodzi. Powiedział zmęczonym głosem i przewrócił się na drugi bok. Tekstańczyk okazał się człowiekiem dobrodusznym, koleżeńskim i miłym. Po trzech dniach wszyscy mieli go podziurki w nosie. Dostawali na jego widok drgawek i unikali go jak tylko mogli. Jedynie żołnierz w bieli znajdował się w sytuacji przymusowej. Żołnierz w bieli był od stóp do głów zakuty w gips i spowity bandażami. Miał dwie bezużyteczne ręce i dwie bezużyteczne nogi. Przemycono go na salę w nocy i nikt nie miał pojęcia o jego obecności aż do rana, kiedy to po przebudzeniu ujrzeli dwie dziwne nogi i dwie dziwne ręce, wyciągnięte pionowo w górę, zawieszone dziwacznie w powietrzu za pomocą ołowianych ciężarków, zwisających złowieszczo nad jego nieruchomym ciałem. W bandażach po wewnętrznej stronie jego łokci mieściły się zasuwane na zamek błyskawiczny usta, do których spływał przezroczysty płyn z przezroczystego naczynia. Z gipsu pokrywającego pachwinę wystawała milcząca metalowa rurka z podłączonym cienkim, elastycznym przewodem, który bardzo sprawnie odprowadzał produkty jego nerek do zakorkowanego, przezroczystego naczynia stojącego na podłodze. W miarę tego, jak opróżniało się naczynie odżywiające jego łokieć, naczynie na podłodze napełniało się płynem, i wówczas po prostu naczynia szybko przestawiano, i płyn mógł z powrotem spływać w jego ciało. Właściwie z całego żołnierza w bieli nigdy nie widzieli nic prócz czarnej, strzępiastej dziury nad jego ustami. Położono go obok teksańczyka, który siadł bokiem na swoim łóżku i przemawiał do niego rano, po południu i wieczorem przyjemnym basem południowca, rozciągając głoski. Brak odpowiedzi zupełnie mu nie przeszkadzał. Dwukrotnie w ciągu dnia chorym mierzono temperaturę. Codziennie wczesnym rankiem i drugi raz przed wieczorem wkraczała na salę siostra Kramer ze słojem pełnym termometrów i przechodziła wzdłuż jednego rzędu łóżek, a potem wracała wzdłuż drugiego rzędu, rozdając wszystkim pacjentom termometry. Z żołnierzem w bieli radziła sobie, wkładając termometr do dziury nad jego ustami i opierając go na dolnym brzegu otworu. Potem wracała do pierwszego pacjenta, brała jego termometr, notowała temperaturę i tak szła kolejno od łóżka do łóżka. Pewnego popołudnia, gdy zakończyła pierwszą rundę i podeszła powtórnie do żołnierza w bieli, spojrzała na termometr i stwierdziła, że pacjent zmarł. Morderca powiedział spokojnym głosem Dunbar. Teksańczyk spojrzał na niego z niepewnym uśmiechem. Zabójca dodał Josalian. O czym wy mówicie? — spytał nerwowo Teksańczyk. — To ty go zamordowałeś — powiedział Danbar. — Zabiłeś go! — zawtórował Josarian. Teksańczyk cofnął się przerażony. — Czyście powaryjowali? Nawet go nie dotknąłem. — Zamordowałeś go — powiedział Danbar. — Słyszałem, jak go zabijałeś — powiedział Josarian. — Zabiłeś go, bo był murzynem — powiedział Danbar. — Oszaleliście! — krzyknął Teksańczyk. — Tutaj murzynów nie wpuszczają, dla czarnych mają osobne miejsca. — Sierżant go tu przeszmuglował — powiedział Danbar. Sierżant komunista — dodał Josarian. — A ty się o tym dowiedziałeś. Na chorążym, który leżał na lewo od Josariana, cała sprawa żołnierza w bieli nie zrobiła wrażenia. Na chorążym w ogóle nic nie robiło wrażenia i jeśli się odzywał, to tylko po to, żeby dać upust niezadowoleniu. Na dzień przed tym, jak Josarian poznał kapelana, w jadalni wybuchł piec, wskutek czego barak kuchenny stanął w płomieniach. Podmuch gorącego powietrza dało się odczuć w całej bazie. Nawet w sali Josariana, odległej o prawie trzysta stóp, słychać było huk pożaru i ostre trzaski płonących belek. Za pomarańczowo połyskującymi szybami pędził dym. Po piętnastu minutach nadjechały z lotniska samochody straży pożarnej. Przez pół godziny, mimo rozpaczliwych wysiłków strażaków, sprawa wyglądała groźnie. Zaledwie strażacy zaczęli brać górę nad ogniem, rozległo się dobrze znane, jednostajne buczenie powracających bombowców. Musieli więc zwinąć swoje węże i pędzić na lotnisko, na wypadek gdyby któryś z samolotów rozbił się i zapalił przy lądowaniu. Wszystkie wylądowały pomyślnie. Kiedy tylko ostatni z bombowców znalazł się na ziemi, strażacy zawrócili swoje ciężarówki i pędzili na złamanie karku, żeby podjąć na nowo walkę z ogniem w szpitalu. Kiedy przybyli na miejsce, ognia już nie było. Zgasł sam, znikł, nie pozostawiając nawet żaru, który można by polać wodą. Zawiedzeni strażacy, nie mając nic do roboty, popijali letnią kawę i kręcili się koło szpitala w nadziei, że uda im się przerżnąć jakąś pielęgniarkę. Kapelan zjawił się na po pożarze. Josarian był właśnie zajęty wykreślaniem z listów wszystkiego prócz zaklęć miłosnych, kiedy na krześle koło łóżka usiadł kapelan i spytał go, jak się czuje. Siedział bokiem. Josarian widział więc jedynie dystynkcję kapitana na jego kołnierzu. Nie wiedząc, kto to jest, uznał, że to jakiś nowy lekarz albo nowy wariat. — Zupełnie nieźle — odpowiedział — Mam lekkie bóle wątroby i nie bardzo można na mnie polegać, jeśli chodzi o stolec, ale w sumie muszę przyznać, że czuję się zupełnie nieźle. To dobrze, powiedział kapelan. Tak, przyznał Josarian. Tak, to dobrze. Przyszedłbym wcześniej, powiedział kapelan, ale czułem się niezbyt dobrze. O, to niedobrze, powiedział Josarian. Byłem tylko przeziębiony, wyjaśnił pośpiesznie kapelan. Mam temperaturę sto jeden stopni. Dorzucił Josarian równie szybko. To niedobrze, powiedział kapelan. Tak, zgodził się Josarian, to niedobrze. Kapelan zaczął się wiercić na krześle. Czy mógłbym coś dla pana zrobić? Spytał po chwili. Nie, westchnął Josarian. Lekarze robią chyba wszystko, co w ludzkiej mocy. Ależ nie. Zarumienił się z lekka kapelan. Miałem na myśli coś innego. Może papierosy, książki, zabawki. — Nie, nie — powiedział Josarian. — Dziękuję. Mam wszystko, czego człowiekowi potrzeba. Wszystko prócz zdrowia. — To niedobrze. — Tak — westchnął Josarian. — Tak, to niedobrze. Kapelan znowu zaczął się wiercić. Zerknął kilka razy na boki, spojrzał na sufit, potem na podłogę. Wreszcie westchnął głęboko. — Porucznik Knightley przesyła panu pozdrowienia — powiedział. Josarian z przykrością się dowiedział, że mają wspólnego znajomego. Wyglądało na to, że teraz mają rzeczywiście temat do rozmowy — Zna pan porucznika Neytliego? spytał z żalem w głosie. Tak, znam go dość dobrze. Trochę zwariowany, prawda? Kapelan uśmiechnął się z zażenowaniem na ten temat. Niestety, nic nie mogę powiedzieć. Nie znam go aż tak dobrze. Może mi pan wierzyć na słowo, powiedział Josarian. Trudno o większego wariata. Kapelan starannie ważył kolejną chwilę milczenia, aż nagle przerwał je niespodziewanym pytaniem. Pan kapitan Josarian, prawda? Najetli miał trudne dzieciństwo. Pochodzi z dobrej rodziny. Proszę mi wybaczyć. Nalegał bojaźliwie kapelan, ale możliwe, że popełniłem poważny błąd. Czy pan jest kapitan Josarian? — Tak — wyznał kapitan Josarian. — Kapitan Josarian, to ja. — Z dwieście pięćdziesiątej szóstej eskadry? Z 256. eskadry bojowej nie słyszałem, żeby byli jacyś inni kapitanowie Josarianowie. O ile wiem, jestem jedynym kapitanem Josarianem, jakiego znam, ale mogę mówić tylko za siebie. Rozumiem, powiedział kapelan z nieszczęśliwą miną. To jest dwa do ósmej potęgi bojowej, zauważył Josarian. Gdyby chciał pan napisać symboliczny wiersz o naszej eskadrze. Nie, mruknął kapelan. Nie planuję pisania symbolicznego wiersza o pańskiej eskadrze. Josarian poderwał się gwałtownie, gdyż wypatrzył maleńki srebrny krzyżyk po drugiej stronie kołnierza kapelana. Wywarło to na nim piorunujące wrażenie, bo nigdy dotąd nie rozmawiał z kapelanem. Pan jest kapelanem? krzyknął zachwycony. Nie wiedziałem, że pan jest kapelanem, ależ tak, odpowiedział kapelan. To pan nie wiedział, że jestem kapelanem? Ale skąd nie wiedziałem, że pan jest kapelanem? Josarian pożerał go zachwyconymi oczami, z uśmiechem szczęścia na twarzy. Nigdy w życiu nie widziałem kapelana, wyznał. Kapelan znowu się zapłonił i spuścił oczy. Był to drobny, może trzydziestodwuletni mężczyzna, o kasztanowatych włosach i nieśmiałych, piwnych oczach. Twarz miał pociągłą i bladą. Niewinny młodzieńczy trądzik pokrywał jego wpadnięte policzki i osarian chciał mu jakoś pomóc. Czy mogę coś dla pana zrobić? Spytał kapelan. Josarian potrząsnął głową, nadal uśmiechając się od ucha do ucha. Nie, dziękuję. Mam wszystko, czego mi potrzeba i czuję się zupełnie dobrze. Prawdę mówiąc, nie jestem nawet chory. To dobrze, powiedział kapelan i natychmiast się zreflektował. Parsknąwszy śmiechem, zasłonił dłonią usta, ale Josarian sprawił mu zawód, gdyż pozostał niewzruszony. Muszę jeszcze odwiedzić innych żołnierzy z naszej grupy, powiedział kapelan, po chwili odwiedzę pana znowu, może jutro? Bardzo proszę. Przyjdę pod warunkiem, że sam pan sobie tego życzy, powiedział kapelan, spuszczając nieśmiało głowę. Zauważyłem, że wielu moja obecność krępuje. Josarian promieniował serdecznością, ależ chcę, żeby mnie pan odwiedził, wcale nie będę się czuł skrępowany. Kapelan uśmiechnął się z wdzięcznością i zerknął w dół na skrawek papieru, który przez cały czas ukrywał w dłoni. Poruszając bezgłośnie wargami, policzył łóżka i z powątpiewaniem zatrzymał wzrok na Danbarze. — Przepraszam — spytał szeptem. — Czy to jest porucznik Danbar? — Tak — odpowiedział Josarian na cały głos. — To jest porucznik Danbar. — Dziękuję — szepnął kapelan. — Bardzo panu dziękuję. — Ja mu też muszę złożyć wizytę. Muszę odwiedzić wszystkich żołnierzy naszej grupy, którzy przebywają w szpitalu. Tych w innych salach też? Spytał Josarian. Tych w innych salach też. Niech ksiądz będzie ostrożny w innych salach, ostrzegł Josarian. Trzymają w nich chorych umysłowo, pełno tam wariatów. Nie trzeba się do mnie zwracać, per ksiądz, wyjaśnił kapelan, jestem anabaptystą. Mówię o tych innych salach zupełnie poważnie, ciągnął Josarian Ponuro. Żandarmi pana nie będą bronić, bo sami są największymi wariatami. Poszedłbym z panem, ale sam jestem w strachu. Obłęd jest zaraźliwy. Z całego szpitala tylko nasza sala jest normalna. Wszyscy oprócz nas to wariaci. Możliwe, że to w ogóle jedyna normalna sala na całym świecie. Kapelan pośpiesznie wstał i odsunął się od łóżka Josariana, a potem kiwnął głową z uspokajającym uśmiechem i obiecał zachować należytą ostrożność. A teraz muszę odwiedzić porucznika Danbara, powiedział. Mimo to ociągał się jeszcze, jakby miał skrupuły. Chciałbym się o nim czegoś dowiedzieć, powiedział wreszcie. To wspaniały człowiek, zapewnił go Josarian. Prawdziwy hrabia, jeden z najlepszych, najmniej skłonnych do poświęceń ludzi na świecie. — Nie, nie to miałem na myśli — wyjaśnił szeptem kapelan. — Czy on jest bardzo chory? — Nie, nie jest bardzo chory. Prawdę powiedziawszy, wcale nie jest chory. — To dobrze — westknął z ulgą kapelan. — Tak — zgodził się Joserian. — Tak, to bardzo dobrze. — Kapelan! — zawołał Danbar, kiedy kapelan pożegnał się z nim i wyszedł. — Widziałeś coś takiego? — Kapelan! Uroczy, prawda? powiedział Josarian. Chyba powinni mu dać ze trzy głosy. Kto ma dać mu trzy głosy? spytał podejrzliwie Danbar. Na końcu sali za przepierzeniem, spomalowanej na zielono dykty, pracował niestrudzenie w swoim łóżku poważny pułkownik w średnim wieku. Codziennie odwiedzała go łagodna, miła kobieta o kręconych to blond w włosach, która nie należała ani do personelu szpitalnego, ani do kobiecego korpusu pomocniczego, ani do czerwonego krzyża, a mimo to zjawiała się niezmiennie każdego popołudnia w szpitalu na pianosie, ubrana w bardzo eleganckie, pastelowe, letnie sukienki, białe pantofelki na obcasie, i nowe pończochy o nieskazitelnie prostych szwach. Pułkownik był łącznościowcem i dzień i noc bez przerwy wycharkiwał śluzowate komunikaty ze swego wnętrza do płatków gazy, które następnie starannie składał i odsyłał do białego naczynia z pokrywą stojącego na jego nocnym stoliku. Pułkownik był wspaniały. Miał wpadnięte usta, wpadnięte policzki, wpadnięte smutne, zapleśniałe oczy. Jego twarz miała barwę oksydowanego srebra. Kasłał cicho, ostrożnie i powoli przykładał do warg płatki gazy z obrzydzeniem, które stało się już automatyczne. Wokół pułkownika kłębili się specjaliści specjalizujący się w próbach ustalenia, co mu jest. Świecili mu w oczy, żeby się przekonać, czy widzi. Wbijali mu igły w ośrodki nerwowe, żeby usłyszeć na własne uszy, czy czuje. Był tam urolog od uryny, limfolog od limfy. Endokrynolog od endokrynów, psycholog od psychiki, dermatolog od dermy, był patolog zajmujący się jego patosem, cytolog zajmujący się jego cystami oraz łysy i pedantyczny cetolog z wydziału zoologii na Uniwersytecie Harvarda bezlitośnie porwany w szeregi lekarzy wojskowych na skutek przepalenia się lampy w mózgu elektronowym, usiłujący teraz dyskutować z umierającym pułkownikiem na temat mobidika. Pułkownik został przebadany, co się zowie. Każdy organ jego ciała naszpikowano lekarstwami, sponiewierano, wydrenowano i wydrylowano, obmacano i sfotografowano, wyjęto, splądrowano i wsadzono z powrotem. Schludna, szczupła, prosta, jak trzcina kobieta dotykała go i uśmiechała się, siedząc przy jego łóżku, jak ucieleśnienie godnego smutku. Pułkownik był wysoki, chudy i zgarbiony. Kiedy wstawał, garbił się jeszcze bardziej, aż cała jego postać stawała się wklęsła. Chodząc stawiał stopy z największą ostrożnością, przesuwając je o kilka cali. Pod oczami miał fioletowe worki, kobieta mówiła bardzo cicho, ciszej nawet niż pułkownik kasłał i nikt z leżących na sali nie słyszał jej głosu. W ciągu niespełna dziesięciu dni teksańczyk wypłoszył wszystkich. Pierwszy załamał się kapitan artylerii. Zapoczątkowując istny eksodus. Danbar, Josarian i kapitan pilot zwiali tego samego ranka. Danbar przestał cierpieć na zawroty głowy, kapitanowi przeszedł katar. Josarian powiedział lekarzom, że bóle wątroby ustąpiły. Nawet chorąży uciekł. Nie trzeba było niczego więcej. W ciągu niespełna dziesięciu dni Teksańczyk zapędził wszystkich z powrotem do szeregów. Wszystkich, z wyjątkiem faceta z Wydziału Śledczego, który się zaraził od kapitana pilota i dostał zapalenia płuc. Clevenger. Pod pewnym względem ten facet z Wydziału Śledczego miał szczęście, gdyż poza ścianami szpitala nadal toczyła się wojna. Ludzie wpadali w szał i dostawali medale. Na całym świecie chłopcy po obu stronach linii frontu ginęli za coś, co, jak im powiedziano, jest ich ojczyzną i nikt jakoś nie miał nic przeciwko temu, nawet oni sami. Nie widać było końca temu wszystkiemu. Jedyny koniec, jakiego można się było spodziewać, to był koniec Josariana, a mógł przecież leżeć sobie w szpitalu do dnia sądu ostatecznego, gdyby nie ten patriotyczny teksańczyk, ze swymi lejkokształtnymi policzkami i wymiętoszonym, rozmamłanym, niezniszczalnym uśmiechem przecinającym niezmiennie jego twarz niczym rondo wielkiego czarnego kowbojskiego kapelusza. Teksańczyk pragnął, aby wszyscy na sali, z wyjątkiem Josariana i Danbara, byli zadowoleni. Był naprawdę bardzo chory. Ale Josarian nie potrafił być zadowolony, choćby nawet teksańczyk życzył mu czegoś wręcz przeciwnego, gdyż poza murami szpitala nadal działy się niewesołe rzeczy, nadal trwała wojna i wyglądało na to, że oprócz Josariana i Danbara nikt tego nie dostrzega. Kiedy zaś Josarian usiłował ludziom o tym przypominać, odsuwali się od niego jak od wariata. Nawet Clevenger po którym można się było spodziewać czegoś więcej. Na wymyślał mu od wariatów, kiedy się ostatnio widzieli, to znaczy tuż przed ucieczką Josariana do szpitala. Clevenger wpatrywał się w niego bliski apopleksji z wściekłości i kurczowo, trzymając się stołu, krzyczał. Jesteś wariat. Clevenger, czego ty właściwie chcesz od ludzi? To nam znużenia, odpowiedział Danbar w rozgwarze klubu oficerskiego. Ja nie żartuję, upierał się Clevenger. Oni chcą mnie zabić, powiedział spokojnie Josarian. Nikt nie chce Cię zabić, krzyknął Klewenger. To dlaczego do mnie strzelają? spytał Josarian. Oni strzelają do wszystkich, odpowiedział Klewenger. Chcą zabić wszystkich. A co to za różnica? Klewenger podniecony uniósł się z krzesła, oczy mu zaszły łzami, zbielałe wargi drżały. Jak zwykle, kiedy bronił zasad, w które święcie wierzył, zaczynał sapać nerwowo i łykać gorzkie łzy fanatyzmu. Klewenger miał wiele takich zasad, w które święcie wierzył. Klewenger był wariatem. Co to znaczy oni? dopytywał się. Kto według ciebie chce cię zamordować? Oni wszyscy odpowiedział mój salian, jacy oni a jak ci się wydaje nie mam pojęcia, no to skąd wiesz, że nie chcą mnie zamordować stąd że lebweężera zatkało i umilkł zbity strupu. Był przekonany, że ma rację, ale Josarian rozporządzał niezbitymi dowodami, gdyż zupełnie nieznani mu ludzie strzelali do niego z działek za każdym razem, kiedy leciał zrzucać na nich bomby, co nie było wcale zabawne. A tyle innych rzeczy, jeszcze mniej zabawnych? Nie było też nic zabawnego w tym, że mieszkał jak włóczęga w namiocie na pianosie, mając za plecami wielkie góry, a przed sobą spokojną, błękitną toń morza, które mogło pochłonąć człowieka w mgnieniu oka i odesłać go po trzech dniach z powrotem na brzeg, lokko i franko, wzdętego, sinego, nadgniłego, z zimną wodą wyciekającą z nozdrzy. Namiot Josariana stał pod wąskim, bezbarwnym laskiem, oddzielającym jego eskadrę od eskadry Dalbara. Tuż obok przebiegał wykop nieczynnej linii kolejowej, w którym ułożono rurociąg doprowadzający benzynę lotniczą do cystern na lotnisku. Dzięki Orowi był to najbardziej luksusowy namiot w całej eskadrze. Ilekroć Josarian wracał z wakacji w szpitalu albo z urlopu w Rzymie, zaskakiwało go jakieś nowe udogodnienie, które Or wprowadził podczas jego nieobecności. Raz była to woda bieżąca, innym razem kominek lub betonowa podłoga. Josarian wybrał miejsce i wspólnie z Orem ustawili namiot. Or, wiecznie uśmiechnięty, pigmej z odznaką pilota i gęstą, falującą kasztanowatą czupryną z przedziałkiem pośrodku wnosił swoją wiedzę. Josarian zaś, jako wyższy, silniejszy, szerszy w ramionach i szybszy, wykonywał większość prac. Mieszkali tylko we dwóch. Chociaż namiot był sześcioosobowy. Kiedy przyszło lato, Or Podwinął boczne ścianki, żeby wpuścić wiatr, który jednak nie chciał jakoś wiać i odświeżać rozpalonego powietrza. Najbliższym sąsiadem Josariana był Havermeyer, który uwielbiał sezamki. Mieszkał sam w dwuosobowym namiocie i noc w noc strzelał do malutkich polnych myszek wielkimi kulami z czterdziestki piątki skradzionej nieboszczykowi z namiotu Josariana. W następnym namiocie Mack nie mieszkał już z Clevengerem, który jeszcze nie wrócił, gdy Josarian wyszedł ze szpitala. Mark Watt mieszkał teraz z Najlim, który spędzał urlop w Rzymie, gdzie zakochany po uszy zalecał się do pewnej zaspanej dziwki, śmiertelnie znudzonej i swoim procederem i jego zalotami. Mark Wattowi brakowało piątej klepki był pilotem i przy każdej okazji przelatywał najniżej jak tylko mógł nad namiotem Josariana, żeby go nastraszyć. Lubił również pikować z szaleńczym rykiem motorów na tratwę, z desek i pustych beczek, przy której lotnicy kąpali się nago tuż przy piaszczystej, nieskazitelnie białej plaży. Mieszkanie w jednym namiocie z wariatem nie było łatwe, ale Natalie nie miał nic przeciwko temu. On też był wariatem i wszystkie wolne chwile spędzał przy budowie klubu oficerskiego, do której Josarian na nawet nie przyłożył ręki. Prawdę mówiąc, wiele było klubów oficerskich, do których budowy Josarian nie przyłożył ręki, ale najbardziej szczycił się tym na pianosie. Był to bowiem trwały i okazały pomnik jego silnej woli. Josarian ani razu nie przyszedł pomóc przy budowie. Za to później, gdy klub już ukończono, przychodził bardzo często, urzeczony tym dużym, pięknym, nieregularnym budynkiem krytym gątem. Była to rzeczywiście wspaniała konstrukcja i Josariana przepełniało uczucie niekłamanej dumy, ilekroć spojrzał na nią i pomyślał, że nawet nie kiwnął palcem przy jej wznoszeniu. Ostatnim razem, kiedy nawymyślali sobie z Clevengerem od wariatów, siedzieli we czterech w głębi sali, obok stołu do gry w kości, przy którym niezmiennie wygrywał Appleby. Appleby grał w kości równie dobrze jak w ping -ponga a w ping był równie dobry, jak we wszystkim innym. Wszystko, co robił, robił dobrze. Był jasnowłosym chłopcem z Iowa, wierzył nigdy się nad tym, nie zastanawiając w Boga, macierzyństwo i amerykański styl życia i był przez wszystkich lubiany. — Jak ja nienawidzę tego skurwysyna! — warknął Josarian. Kłótnia między nim a Clevengerem wybuchła przed kilkoma minutami, kiedy to Josarian nie mógł znaleźć karabinu maszynowego. Wieczór był pełen ruchu i gwaru. Rojno było przy barze, przy stole do gry w kości i przy stole do ping-ponga. Ludzie, których Josarian chciał wykosić z karabinu maszynowego, tłoczyli się przy barze, śpiewając stare, sentymentalne piosenki, które wszystkim oprócz niego się podobały. Nie mając karabinu maszynowego, Josarian rozgniótł obcasem piłeczkę ping-pongową, gdy potoczyła się w jego stronę odbita rakietką jednego z dwóch krajujących oficerów. Ach, ten Josarian! Dwaj oficerowie ze śmiechem pokręcili głowami i wzięli nową piłeczkę z pudełka na półce. Ach, ten Josarian! odpowiedział im Josarian. Josarian? szepnął Netli ostrzegawczo. Sami widzicie! powiedział Clevenger. Oficerowie roześmiali się, że Josarian ich przedrzeźnia. Ach, ten Josarian! powtórzyli głośniej. Ach, ten Josarian! zawtórował im Josarian. Joselian, proszę cię błagał Natley. Sami widzicie, powtórzył Clewenger, Że on jest nieprzystosowany do życia w społeczeństwie. Zamknij się, powiedział Danbar. Danbar lubił Clewengera, ponieważ Clewenger go drażnił, zwalniając w ten sposób bieg czasu. Apple wcale tu nie ma, obwieścił triumfalnie Clewenger. A kto mówi o Applebym? — spytał Joselian. Pułkownika Katkarta też nie ma. A kto tu mówi coś o pułkowniku Katkarcie. No, to którego skurwy syna tak nienawidzisz? A jaki skurwy syn jest na sali? Nie będę się z tobą sprzeczał, zdecydował nagle Clevenger. Sam nie wiesz, kogo nienawidzisz. wszystkich którzy chcą mnie otruć powiedział Josarian Nikt cię nie chce otruć Jak to przecież już dwa razy zatruli mi jedzenie Może nie wsypali mi trucizny do jedzenia raz kiedy bombardowaliśmy Ferrarę a drugi raz podczas wielkiego oblężenia Bolonii Wtedy wszyscy dostali zatrute jedzenie wyjaśnił Klewenger. A co to za różnica A poza tym to wcale nie była trucizna — krzyknął Clevenger, podniecając się coraz bardziej, w miarę jak coraz mniej z tego wszystkiego rozumiał. Josarian wyjaśnił mu z cierpliwym uśmiechem, że jak daleko sięga pamięcią, ktoś zawsze czyha na jego życie. Są ludzie, którzy go lubią i są inni, którzy go nie lubią i chcą go ukatrupić. Nienawidzą go za to, że jest asyryjczykiem, ale nie mogą mu nic zrobić, jak tłumaczył Clevengerowi, ponieważ ma zdrowego ducha w zdrowym ciele i jest silny jak byk. Nie mogą mu nic zrobić, ponieważ jest Tarzanem, Mandrakiem i Flash Gordonem z komiksów w jednej osobie. Jest Bilem Szekspirem, jest Kajrem, Ulissesem, latającym Holendrem. Jest Lotem z Sodomy, Dejdr z legendy, Swinim wśród słowików, jest tajemniczym Z-247, jest... Wariat! zapiał Klewenger. Wiesz, kto Ty jesteś? Jesteś wariat! Wspaniały! Najprawdziwszy! Bombowy! Autentyczny! Cud natury! Jestem bona fide supraman! Superman! krzyknął Klewenger. Ty jesteś superman? Supraman! poprawił go Josalian. Panowie, dajcie spokój, uciszał ich zawstydzony Knightley. Wszyscy na nas patrzą. Jesteś wariat! krzyczał głośno Klewenger ze łzami w oczach. Masz kompleks Jechowy. Dla mnie wszyscy są Natanielami. Klewenger przerwał swoją orację, wietrząc jakiś podstęp. Kto to jest Nataniel? Spytał. Jaki Nataniel? Rzucił niewinnie Josarian. Klevenger zręcznie ominął pułapkę. — Według ciebie każdy jest Jehową. Jesteś nie lepszy niż Raskolnikow. — Niż kto? — Tak, Raskolnikow, który... — Raskolnikow? — Który sądził, że można usprawiedliwić morderstwo staruszki. — Nielepszy? Tak, usprawiedliwić... E, ...siekierą... Mogę ci to udowodnić! Zapiąc nerwowo, Klewenger wyliczał symptomy choroby Josariana. Nieuzasadnione przekonanie, że otaczają go sami wariaci. Morderczy popęd do koszenia obcych ludzi z karabinu maszynowego. Przekręcanie faktów. Wyssane z palca podejrzenia, że ludzie go nienawidzą i spiskują, aby go zgładzić. Josarian był jednak pewien swojej racji, gdyż, jak wyjaśnił Klewengerowi, o ile wie, Nigdy się nie myli. Wszędzie widzi wokół siebie tylko szaleńców i jedyną rzeczą, jaką wśród tego szaleństwa może zrobić rozsądny młody dżentelmen, taki jak on, to zachować rozsądek. Jest to tym ważniejsze, że wie, iż jego życie znajduje się w niebezpieczeństwie. Josarian po powrocie ze szpitala przyglądał się wszystkim spod oka. Milo Wyjechał do Smyrny na zbiór fig, lecz mimo jego nieobecności kuchnia działała sprawnie. Josarian poczuł przenikliwy zapach ostro przyprawionej baraniny już w karetce, która podskakiwała po wyboistej drodze ciągnącej się jak stare szelki pomiędzy szpitalem a eskadrą. Na obiad były kebabcze, Duże, smakowite porcje przyprawionego mięsa, marynowanego przez 72 godziny w miksturze, której tajemnicę Majlo wykradł jakiemuś chytremu, lewantyńskiemu handlarzowi. Skwierczały teraz na ruszcie jak diabli. Do tego podano perski ryż i szparagi z parmezanem, a na deser był krem z wiśniami i świeżo parzona kawa z koniakiem lub benedyktynem. Posiłek serwowali w ogromnych porcjach na adamaszkowych obrusach zręczni włoscy kelnerzy, których major de Caverly porwał i przywiózł na wyspę w darze Mailowi. Joselian... Opychał się, dopóki nie poczuł, że zaraz pęknie i w błogiej ociężałości osunął się na oparcie krzesła, mając usta wypełnione soczystym wspomnieniem uczty. Nikt z oficerów eskadry nie jadał nigdy w życiu tak dobrze, jak teraz w stołówce Majla i Josarian. Zastanawiał się przez chwilę, czy nie jest to wystarczającą rekompensatą za wszystko inne. Zaraz jednak odbiło mu się i natychmiast przypomniał sobie, że jego życie jest w niebezpieczeństwie. Wyskoczył więc, jak oparzony ze stołówki, żeby poszukać doktora Daniki i zażądać zwolnienia ze służby liniowej i odesłania do kraju. Doktor Danika? Siedział na wysokim stołku, wygrzewając się w słońcu przed swoim namiotem. Pięćdziesiąt akcji, powiedział kręcąc głową. Pułkownik żąda pięćdziesięciu lotów bojowych, ale ja mam tylko czterdzieści cztery. Doktor Danika. Pozostał niewzruszony. Był to smutny, podobny do ptaka człowiek ze szpatłkowatą twarzą o ostrych rysach, przywodzących na myśl dobrze utrzymanego szczura. Pięćdziesiąt lotów bojowych powtórzył, kręcąc głową. Pułkownik żąda pięćdziesięciu lotów. Havermeier. Kiedy Josarian wrócił ze szpitala, zastał jedynie Ora i Nieboszczyka. Ten nieboszczyk z namiotu Josariana był niezwykle uciążliwy i Josarian go nie lubił, mimo że nigdy go nie widział. Fakt, że on tak leży pod bokiem przez cały dzień, drażnił Josariana do tego stopnia, że kilkakrotnie już chodził na skargę do sierżanta Tauzera, który twierdził, że nieboszczyk w ogóle nie istnieje. Co zresztą teraz było już prawdą. Jeszcze bardziej beznadziejnie kończyły się próby zwracania się bezpośrednio do Majora... Majora, wysokiego, kościstego dowódcy eskadry, który wyglądał trochę jak udręczony Henry Fonda i uciekał ze swego pokoju przez okno, ilekroć Josarianowi udało się sforsować sierżanta Tausera. Nieboszczyk z namiotu Josariana nie był zbyt przyjemnym współlokatorem. Wyprowadzał z równowagi nawet Ora, też niezbyt przyjemnego współlokatora, majstrującego w dniu powrotu Josariana przy kraniku do piecyka na ropę, który zaczął budować, kiedy Josarian leżał w szpitalu. — Co robisz? — spytał na wszelki wypadek Josarian, wchodząc do namiotu, chociaż od razu zobaczył, o co chodzi. — Chcę yy, naprawić kranik — odpowiedział Or. — Trochę przecieka. — Proszę cię, przestań — powiedział Josarian. Denerwujesz mnie. Kiedy byłem małym chłopcem, odpowiedział Or, całymi dniami chodziłem z dzikimi jabłkami w ustach, po jednym z każdej strony. Josarian położył worek, z którego zaczął wykładać przybory toaletowe i zastygł podejrzliwie w pozie pełnej napięcia. Po minucie nie wytrzymał i spytał. Dlaczego? Or zachichotał zwycięsko. Bo są lepsze niż kasztany! odpowiedział. Or klęczał w namiocie na ziemi. Pracując bez wytchnienia, rozbierał kranik, układał starannie wszystkie drobniutkie części, liczył je i bez końca badał każdą z osobna, jakby nigdy w życiu nie widział czegoś podobnego, a potem składał malutkie urządzenie z powrotem i znowu zaczynał od początku, nie tracąc cierpliwości ani zainteresowania, nie wykazując najmniejszych oznak zmęczenia, nie zdradzając niczym, że kiedykolwiek skończy. Josarian patrzył na to jego majsterkowanie, i czuł rosnącą pewność, że jeśli natychmiast nie przestanie, będzie musiał go z zimną krwią zamordować. Jego spojrzenie powędrowało w stronę Kordelasa, który nieboszczyk w dniu swego przybycia zawiesił na ramię moskitiery. Nóż wisiał obok pustej kabury nieboszczyka, z której Havermeier ukradł rewolwer. Jak nie było dzikich jabłek, mówił dalej Or, używałem kasztanów. Kasztany są prawie. Tej samej wielkości co dzikie jabłka, a kształt mają nawet lepszy, chociaż kształt nie gra tu żadnej roli. Pytałem cię. Dlaczego chodziłeś z dzikimi jabłkami w ustach? Powtórzył Josarian. O to pytałem. Bo mają lepszy kształt niż kasztany, odpowiedział Or. Już ci to mówiłem. Dlaczego? zaklął Josarian z podziwem. W ogóle. Wypychałeś sobie czymkolwiek policzki, ty diabelski, technicznie uzdolniony, wydziedziczony z kurwy synu! Wcale nie wypychałem sobie policzków czymkolwiek, odpowiedział or. Tylko dzikimi jabłkami. A kiedy nie było dzikich jabłek, używałem kasztanów. Do wypychania policzków, oczywiście! Zachichotał. Josarian postanowił nie odzywać się więcej. Or czekał, ale Josarian go przetrzymał. Po jednym. Z każdej strony? powiedział Or. Po co? Or natychmiast chwycił go w swoje szpody. Co po co? spytał. Josarian roześmiał się i potrząsając głową odmawiał odpowiedzi. Ciekawa historia z tym zaworem. Zastanawiał się na głos Or. Dlaczego? spytał Josarian. Bo chciałem mieć. Josarian już się domyślał. Jezu Chryste, Ale dlaczego chciałeś mieć? Policzki jak jabłuszka? Policzki jak jabłuszka? spytał Josarian. Chciałem mieć policzki jak jabłuszka, powtórzył Or. Od dziecka marzyłem o tym, żeby mieć kiedyś policzki jak jabłuszka. I postanowiłem pracować, dopóki nie osiągnę swojego celu. I Bóg mi świadkiem, że nie spocząłem, dopóki nie osiągnąłem swojego celu, chodząc po całych dniach z dzikimi jabłkami w ustach. Po jednym z każdej strony. Dodał, chichocząc, ale dlaczego chciałeś mieć policzki jak jabłuszka? I, wcale nie chciałem mieć policzków jak jabłuszka, powiedział Or. Chciałem mieć pusłowate policzki. Nie zależało mi specjalnie na kolorze. Chciałem tylko, żeby były pusłowate. Pracowałem nad tym, jak ci zwariowani faceci, o których się czasem czyta, że po całych dniach ściskają w dłoni gumową piłeczkę, żeby sobie wzmocnić rękę. Prawdę mówiąc, ja też należałem do tych zwariowanych facetów. Też po całych dniach ściskałem gumową piłeczkę w dłoni. Po co? Co po co? Po co ściskałeś po całych dniach gumową piłeczkę? Bo gumowe piłeczki zaczął Or są lepsze niż dzikie jabłka. Or parsknął śmiechem i pokręcił głową. Robiłem to, żeby zachować twarz, w razie gdyby ktoś mnie przyłapał na tym, że noszę dzikie jabłka w ustach. Mając gumową piłeczkę w dłoni, mógłbym wyprzeć się dzikich jabłek w ustach. Gdyby mnie ktoś spytał, dlaczego trzymam dzikie jabłka w ustach, mogłem mu po prostu otworzyć dłoni i pokazać, że trzymam gumową piłeczkę, a nie dzikie jabłka i nie w ustach, tylko w dłoni. Pomysł był dobry, ale nie wiedziałem, czy ludzie coś z niego rozumieją, bo niełatwo jest coś wytłumaczyć, kiedy się mówi z dzikimi jabłkami w ustach. Joser stwierdził, że on też nie bardzo rozumie i zastanawia się, czy Or, Nadymając te swoje policzki jak jabłuszka, nie robi z niego balona. A w tej sytuacji Josarian postanowił nie odzywać się już ani słowem. Byłby to daremny trud. Znał Ora i wiedział, że za nic w świecie nie wydobędzie teraz z niego, po co chciał mieć policzki jak jabłuszka. Nie warto było go o to pytać, podobnie jak nie warto było go pytać. Dlaczego pewnego ranka w Rzymie? Pewna dziwka waliła go pantoflem po głowie w zatłoczonym korytarzu przed otwartymi drzwiami pokoju młodszej siostry dziwki Nateiego. Była to dorodna dziewucha z długimi włosami i wyraźnie zaznaczającą się siecią błękitnych żyłek, zwłaszcza w miejscach, gdzie ciało jest najdelikatniejsze. Miotała wyzwiska, wrzeszczała i podskakiwała wysoko w górę, na swoich bosych stopach, aby móc walić ora ostrym obcasem pantofla w sam czubek głowy. Byli oboje nadzy. I narobili takiego szumu, że wszyscy wyjrzeli na korytarz zobaczyć, co się dzieje, i stali parami w drzwiach swoich pokojów. Wszyscy, nago, z wyjątkiem starej baby w swetrze i fartuchu, która coś tam gdakała niezadowolona, oraz sprośnego, rozpustnego starucha, który podczas całej sceny zanosił się radosnym chichotem z jakąś chciwą i pełną satysfakcji uciechą. Dziewczyna wrzeszczała, a Or się śmiał. Na każde uderzenie obcasem w głowę odpowiadał głośniejszym wybuchem śmiechu, czym doprowadzał ją do jeszcze większego szału, więc podskakiwała jeszcze wyżej, żeby walić go po tym łbie, a jej niewiarygodnie pełne piersi fruwały po całym korytarzu jak chorągwie łopoczące na wietrze, zaś potężne pośladki i uda podrygiwały niczym jakieś przerażające Eldorado. Ona wrzeszczała, a Or zaśmiewał się tak długo, aż po kolejnej porcji wrzasków zwaliła go celnym, tęgim ciosem w skroń, po którym Or przestał się śmiać i został zabrany na noszach do szpitala z niezbyt głęboką dziurą w głowie i z bardzo łagodnym wstrząsem mózgu. W sumie zaledwie na dwanaście dni zwolnienia lekarskiego. Nikt nie zdołał ustalić, co się wtedy zdarzyło. Chichoczący staruch i gdacząca starucha, którzy wiedzieli o wszystkim, co się działo w tym rozległym, nieogarnionym burdelu, z jego niezliczonymi pokojami po obu stronach wąskich korytarzy, rozchodzących się z przestronnego salonu z zasłoniętymi oknami i jedną lampą. Zawsze potem na widok ora dziewczyna zadzierała sukienkę powyżej obcisłych, białych, elastycznych majtek i drwiącym, ordynarnym ruchem wypinała na niego swój mocny, krągły brzuch, obrzucając go przy tym wyzwiskami i śmiejąc się o chryple. On zaś chichotał lękliwie i chował się za Josariana cokolwiek zrobił, usiłował zrobić, albo nie zdołał zrobić, za zamkniętymi drzwiami pokoju młodszej siostry dziwki Najtliego, pozostawało tajemnicą. Dziewczyna nie chciała nic powiedzieć ani dziwce Najtliego, ani żadnej innej dziwce, ani Najtliemu, ani Josarianowi. Or może by i powiedział, ale Josarian postanowił nie odzywać się więcej do niego ani słowem. Powiedzieć ci, Dlaczego chciałem mieć pucułowate policzki? spytał Or. Josarian jakby nabrał wody w usta. Pamiętasz? mówił Or. Jak wtedy w Rzymie ta dziewczyna, co cię nie znosi, waliła mnie po głowie obcasem? Czy chcesz wiedzieć dlaczego? Nadal nie sposób było wyobrazić sobie, czym mógł ją rozzłościć do tego stopnia, że przez piętnaście czy dwadzieścia minut tłukła go po głowie. Nie do tego jednak, żeby chwycić go za nogi i roztrzaskać mu czaszkę. Niewątpliwie miała taką przewagę wzrostu, że mogła to zrobić. Or, oprócz pucułowatych policzków, miał wystające zęby i wyłupiaste oczy i był niższy nawet od młodego hupla, który mieszkał po gorszej stronie torów kolejowych, czyli tam, gdzie mieściła się administracja i gdzie Joe, głodomór, noc w noc krzyczał przez sen. Strefa administracji, w której żołnóg domur przez pomyłkę rozbił swój namiot, znajdowała się pośrodku obozu eskadry, między wykopem z zardzewiałymi torami a wyboistą szosą. Na tej szosie żołnierze mogli podrywać dziewczęta, jeżeli tylko obiecali podwieźć je tam, gdzie chciały. Piersiaste, młode, proste, roześmiane, szczerbate dziewuchy, z którymi można było zjechać z szosy i rozłożyć je na łące, z czego Josarian korzystał, kiedy tylko mógł. Nie tak często jednak, jak go do tego namawiał Jogłodomór, który miał dostęp do dżipa, ale nie umiał prowadzić. Namioty szeregowych stały po drugiej stronie drogi tuż obok kina pod gołym niebem, gdzie ku codziennej uciesze umierających ścierały się co wieczór na składanym ekranie armię ciemniaków i gdzie tego właśnie popołudnia zjechała kolejna grupa objazdowego zespołu estradowego. Zespoły te nasywał generał Pipi Peckham, który przeniósł swoją kwaterę do Rzymu i nie miał nic lepszego do roboty, gdy nie był zajęty kopaniem dołków pod generałem Driddle. Generał Peckham nade wszystko cenił sobie porządek. Był to energiczny, gładki w obejściu, penantyczny generał, który znał obwód równika i zawsze pisał prolongata, kiedy chodziło o przedłużenie. Był to kawał kutasa, o czym najlepiej wiedział generał Dridl rozwścieczony najnowszym poleceniem generała Peckama, aby wszystkie namioty w rejonie Morza Śródziemnego stały wzdłuż równoległych linii z wejściami zwróconymi dumnie w stronę pomnika Waszyngtona. Generał Driddle, który dowodził jednostką liniową, uważał, że jest to wielka bzdura. Co więcej, generał Peckam nie miał nic do tego, jak są ustawione namioty w oddziale generała Driddle. Wynik z tego zażarty spór kompetencyjny pomiędzy oboma książętami udzielnymi, który rozstrzygnął na korzyść generała Riddle, były starszy szeregowy Wintergreen, sortujący pocztę w dowództwie 27. Armii Lotniczej. Wintergreen przesądził o wyniku sporu, rzucając do kosza wszystkie pisma od generała Pekama. Uważał, że są zbyt rozwlekłe. Poglądy generała Driddle, wyrażane mniej pretensjonalnym stylem, znajdowały uznanie w oczach byłego starszego szeregowego Wintergreena, który bezwłocznie przekazywał je dalej z niezwykłą gorliwością, trzymając się wszelkich przepisów. Generał Driddle zwyciężył walkowerem. Aby odbudować swój nadszarpięty autorytet, generał Peckham zaczął wysyłać więcej zespołów estradowych niż kiedykolwiek przedtem i obciążył samego pułkownika Cargill'a odpowiedzialnością za to, aby przyjmowano je z należytym entuzjazmem. Tymczasem w grupie Josariana nie było żadnego entuzjazmu. Było za to coraz więcej szeregowych i oficerów, którzy po kilka razy dziennie zjawiali się uroczyście w kancelarii sierżanta Tausera, żeby spytać, czy przyszedł już rozkaz przeniesienia ich do kraju. Wszyscy mieli zaliczone po pięćdziesiąt lotów bojowych. Było ich teraz więcej niż wówczas, kiedy Josarian poszedł do szpitala i nadal czekali. Denerwowali się i ogryzali paznokcie. Byli groteskowym obrazem młodych bezrobotnych z lat kryzysu. Poruszali się bokiem, jak kraby. Czekali na rozkaz, który odeśle ich bezpiecznie do kraju, a czekając nie mieli nic lepszego do roboty, jak tylko się denerwować, ogryzać paznokcie i zjawiać się uroczyście, po kilka razy dziennie, w kancelarii sierżanta Tausera z pytaniem, czy przyszły już rozkazy o wysłaniu ich do kraju. Zdawali sobie sprawę z tego, że walczą z czasem, gdyż wiedzieli z gorzkiego doświadczenia, że pułkownik Cathcart może w każdej chwili podnieść wymaganą liczbę lotów bojowych. Nie mieli nic innego do roboty, jak tylko czekać. Jedynie Joe Głodomór miał co robić po powrocie z każdego kolejnego lotu. W nocy dręczyły go zmory i odnosił zwycięstwa w walkach na pięści z kotem Hupla. Siadał. Z aparatem fotograficznym w pierwszym rzędzie, na wszystkich występach artystycznych i usiłował robić zdjęcia zaglądając pod spódnicę jasnowłosej śpiewaczce z wielkim biustem rozpierającym bluzkę naszytą cekinami. Ani jedno zdjęcie się nie udało. Pułkownik Cargill, prawa ręka generała Pekama, Potężny, rumiany mężczyzna przed wojną był czujnym, bezwzględnym i energicznym dyrektorem handlowym. Pułkownik Cargill był złym handlowcem. Był tak okropnym handlowcem, że wyrywały go sobie firmy zmuszone ze względów podatkowych wykazać straty. W całym cywilizowanym świecie, od Battery Park do Fulton Street znano go jako człowieka, na którym można polegać, kiedy chodzi o szybkie obniżenie stopy podatkowej. Jego usługi były drogie, gdyż niepowodzenia są często trudne do osiągnięcia. Musiał zaczynać od szczytu i torować sobie drogę w dół, a kiedy się ma przyjaciół w rządzie, niełatwo jest robić złe interesy. Wymagało to nieraz miesięcy ciężkiej pracy i nieomylnie błędnego planowania. Człowiek dezorganizował, podejmował błędne decyzje. Nie doglądał. Wszystkie drzwi zostawiał otworem, a kiedy się zdawało, że już zrobił swoje, rząd dawał mu jezioro albo las, albo pole naftowe i psuł całą robotę. Jednak na pułkowniku Kargilu można było polegać. Nawet w tak niesprzyjających okolicznościach potrafił zrujnować najlepiej prosperujące przedsiębiorstwo. Doszedł do tego własną pracą. I swoje niepowodzenia zawdzięczał wyłącznie sobie. Panowie, zaczął pułkownik Cargill przemówienie w eskadrze Josariana, starannie odmierzając pauzy. Jesteście oficerami armii Stanów Zjednoczonych. Oficerowie żadnej innej armii na świecie nie mogą tego o sobie powiedzieć. Zastanówcie się nad tym. Sierżant Knight zastanowił się nad tym i poinformował uprzejmie pułkownika, że zwraca się do podoficerów i szeregowych. Oficerowie zaś czekają na niego po drugiej stronie placu. Pułkownik Cargill podziękował mu energicznie i odszedł wielce z siebie zadowolony. Dumą napawał go fakt, że dwadzieścia dziewięć miesięcy służby w wojsku nie przytępiło jego niezwykłego talentu do popełniania błędów. Panowie, zaczął przemówienie do oficerów, starannie odmierzając pauzy. Jesteście oficerami Armii Stanów Zjednoczonych. Oficerowie żadnej armii na świecie nie mogą tego o sobie powiedzieć. Zastanówcie się nad tym. Odczekał chwilę, aby dać im czas na zastanowienie. Ci ludzie są waszymi gośćmi, krzyknął nagle. Przebyli, przeszło trzy tysiące mil, aby dostarczyć wam rozrywki. Jak się będą czuli, jeżeli nikt nie przyjdzie ich oglądać? Jak to wpłynie na ich morale? Słuchajcie, panowie, ja nie mam w tym żadnego interesu, ale ta dziewczyna, która chce dziś dla was zagrać na akordeonie, jest w tym wieku, że mogłaby być matką. Jak byście się czuli, gdyby tak wasza matka przebyła, przeszło trzy tysiące mil, żeby zagrać na akordeonie żołnierzom, a oni nie chcieliby jej słuchać. Co będzie czuło to dziecko? Którego matką mogłaby już być ta akordeonistka, kiedy dorośnie i dowie się o tym? Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna. Panowie, nie chciałbym zostać źle zrozumiany. Wszystko to jest oczywiście dobrowolne. Jestem ostatnim pułkownikiem na świecie, który by kazał wam iść i bawić się pod przymusem. Ale życzę sobie aby każdy kto nie jest taki chory, że musi leżeć w szpitalu, poszedł natychmiast na ten występ i bawił się. Proszę to uważać za rozkaz. Josarian natychmiast poczuł się tak źle, że mógłby wrócić do szpitala, a jeszcze gorzej poczuł się po trzech następnych lotach, kiedy doktor Danika Kręcąc melancholijnie głową, nadal odmawiał zwolnienia go z lotów. Tobie się zdaje, że masz kłopoty? Zganił go ze smutkiem to co ja mam powiedzieć: Przez osiem lat żywiłem się fistaszkami, żeby ukończyć studia medyczne. Potem już w swoim gabinecie odżywiałem się karmą dla drobiu. Dopóki nie rozwinąłem praktyki na tyle, że zacząłem wychodzić na swoje. Wreszcie, kiedy interes zaczął dawać dochód, zgarnęli mnie do wojska. Nie rozumiem, na co ty narzekasz? Doktor Danika był przyjacielem Josariana, więc nie chciał nawet kiwnąć palcem, żeby mu pomóc. Josarian słuchał z uwagą opowieści doktora Daniki o pułkowniku Kawkarcie ze sztabu grupy, który chciał zostać generałem, o generale Driddle ze sztabu skrzydła i jego pielęgniarce oraz o wszystkich innych generałach 27. Armii Lotniczej, którzy żądali tylko czterdziestu lotów bojowych do zaliczenia służby. Uśmiechnij się i ciesz się z tego, co masz, radził ponuro Josarianowi. Bierz przykład z Havermajera. Josarian zadrżał na samą myśl o czymś takim. Havermajer był bombardierem prowadzącego bombowca i nigdy nie usiłował robić uników, kiedy nalatywał na cel, narażając w ten sposób wszystkie załogi lecące za nim. Havermayer, dlaczego do cholery nigdy nie robisz uników? Z wściekłością rzucali się na niego po wylądowaniu. Zostawcie kapitana Havermayera w spokoju, rozkazywał pułkownik Kafkart. To jest najlepszy bombardier w całej cholernej jednostce. Havermeier szczerzu zęby kiwał głową i usiłował wyjaśnić, jak za pomocą Kordelasa produkuje pociski dum-dum, którym potem strzela co noc do myszy polnych. Havermaier rzeczywiście był najlepszym bombardierem w jednostce, ale leciał prosto i równo przez cały czas od punktu początkowego do celu, a nawet jeszcze daleko poza cel, dopóki nie zobaczył, że spadające bomby uderzają w ziemię i wybuchają w nagłym, pomarańczowym rozbłysku, nad którym wiruje całą dymu i tryskają w górę wielkimi, czarno-szarymi falami drobne szczątki. Havermeier prowadził prosto i równo jak kaczki po wodzie sześć samolotów ze zdrętwiałymi ze strachu śmiertelnikami. Podczas gdy sam z żywym zainteresowaniem obserwował ze swojej plexi-glasowej kabiny spadające bomby, dając niemieckim artylerzystom tam w dole czas na nastawienie celowników, wycelowanie i naciśnięcie cyngli, dźwigni spustowych, guzików czy innych świństw, które oni tam do cholery naciskają, kiedy chcą zabić bliżej sobie nieznanych osobników. Havermeier był prowadzącym bombardierem, który nigdy nie chybiał. Josarian był prowadzącym bombardierem, którego zdegradowano, ponieważ już dawno przestało go interesować, czy trafi, czy nie. Postanowił żyć wiecznie. Był to jedyny cel, dla osiągnięcia którego gotów był narażać życie, i w każdej chwili interesowało go wyłącznie to, żeby wrócić cało i zdrowo. Ludzie lubili latać z Josarianem, który spadał błyskawicznie na cele z każdego kierunku i z każdej wysokości, wznosząc się, nurkując i skręcając tak gwałtownie, że piloci pozostałych pięciu samolotów z największym trudem utrzymywali się w szyku. Wyrównywał tylko na dwie, trzy sekundy niezbędne do zrzucenia bomby i znowu podrywał się w górę z rozdzierającym uszy rykiem silników, wykonując tak raptowne manewry wśród ognia zaporowego działu przeciwlotniczych, że wkrótce szóstka samolotów rozsypywała się po całym niebie jak modlitwy, stając się łakomym kąskiem dla niemieckich myśliwców, czy miosarian. Wcale się nie przejmował, gdyż niemieckich myśliwców już nie było a on nie życzył sobie, żeby mu jakieś samoloty wybuchały przed nosem. Dopiero kiedy cały ten szturm und Drang mieli daleko za sobą, znużony zsuwał hełm ze spoconej głowy i przestawał wyszczekiwać komendy do siedzącego przy starach Makwota, który w takiej chwili nie miał większych zmartwień jak to, gdzie spadły bomby. — Komora bombowa pusta! — meldował sierżant Knight z tyłu. — Czy... — Trafiliśmy w most? — pytał Mack Nie widziałem. Rzucało mną tak, że nic nie mogłem zobaczyć. Teraz wszystko zasłania dym i też nic nie widzę. — Hej, Arfy, czy bomby spadły na cel? — Na jaki cel? — odzywał się kapitan Aardvark, pulchny, palący fajkę nawigator znad chaosu map w kabinie dziobowej obok Josariana. — Czy jesteśmy już nad celem? — Josarian, czy bomby trafiły w cel? Jakie bomby, odpowiadał Josarian, który myślał wyłącznie o ogniu artylerii przeciwlotniczej. A zresztą, było nie było, mruczał McWatt. Josariana guzik obchodziło czy trafił pod warunkiem, że zrobił to Havermeier lub ktoś inny z prowadzących bombardierów, bo wtedy nie musieli wracać. Od czasu do czasu Havermeier doprowadzał kogoś do wściekłości i obrywał w ucho. Mówiłem wam już, żebyście dali spokój kapitanowi Havermeierowi. Ostrzegał gniewnie pułkownik Kavkard. Mówiłem wam już, że to najlepszy bombardier! Havermeier szczerzył zęby w odpowiedzi na interwencję pułkownika i wpychał do ust kolejną sezamkę. Havermeier nabrał wielkiej wprawy w strzelaniu do myszy z rewolweru ukradzionego nieboszczykowi z namiotu Josariana. Używał na przynętę cukierka i z wycelowanym rewolwerem siedział w ciemnościach, czekając, aż ofiara uszczknie pierwszy kęs. W drugiej ręce trzymał sznurek, przeciągnięty od ramy moskitiery do nagiej żarówki pod sufitem. Sznurek był napięty niczym struna od banjo i najlżejsze dotknięcie zapalało żarówkę, która oślepiała drżącą mysz potokiem światła. Habermeier chichotał radośnie, gdy zwierzątko zastygło w przerażeniu i łypało oczkami, gorączkowo wypatrując napastnika. Habermeier czekał, aż mysz go zobaczy. A wtedy wybuchał głośnym śmiechem i naciskał jednocześnie spust, rozbryzgując z głośnym plaśnięciem cuchnące włochate ciałko po całym namiocie i odsyłając jej, czy też jego, nieśmiałą duszyczkę na łono mysiego Abrahama. Strzeliwszy tak kiedyś w środku nocy do myszy obudził Joego Głodomora, który wyskoczył boso na dwór, wrzeszcząc skrzykliwym głosem na całe gardło i popędził do namiotu Havermayera, waląc raz po raz ze swojej czterdziestki piątki. Sforsował już duży wykop oddzielający namioty, ale nagle znikł w jednym z rowów łącznikowych, które pojawiły się przy każdym namiocie jak za dotknięciem różdżki czarnoksięskiej następnego ranka po tym, jak Milo Minderbinder zbombardował ich eskadrę. Stało się to tuż przed świtem podczas wielkiego oblężenia Bolonii, kiedy milczący nieboszczycy zaludniali nocne godziny jak żywe upiory, a Joe Głodomór odchodził od zmysłów ze zdenerwowania, ponieważ znowu odbył przepisaną liczbę lotów i był zwolniony od udziału w akcjach bojowych. Joe Głodomór bełkotał bez związku, kiedy wyciągnięto go z błota na dnie rowu łącznikowego. Krzyczał coś o żmijach, szczurach i pająkach. Wszyscy skierowali tam na wszelki wypadek światła swoich latarek. Nie dostrzegli nic oprócz kilku cali wody deszczowej. Widzicie? zawołał Havermeier. Mówiłem wam! Mówiłem wam, że to wariat! doktor Danika. Joe naprawdę był obłąkany i Josarian, który poruszył niebo i ziemię, żeby mu pomóc, wiedział o tym najlepiej. Ale Dżogło nie chciał słuchać rad Josariana. Nie chciał go słuchać, gdyż uważał Josariana za wariata. — A dlaczego on miałby cię słuchać? — pytał doktor Danika, nie patrząc na Josariana. — Bo jest w tragicznej sytuacji. Doktor Danika prychnął pogardliwie. — On jest w tragicznej sytuacji. — To co ja mam powiedzieć? — szydził ponuro doktor Danika. — Nie mówię po to, żeby się skarżyć. Wiem, że jest wojna. Wiem, że trzeba ponosić ofiary dla zwycięstwa. Ale dlaczego akurat ja? Dlaczego nie wezmą do wojska któregoś z tych starych lekarzy deklamujących w kółko, że pracownicy służby zdrowia powinni być zawsze gotowi do poświęceń? Ja nie chcę się poświęcać. Ja chcę zarabiać forsę, doktor Danika. Zawsze schludny i czysty czuł się najlepiej, kiedy był w ponurym nastroju. Miał smagłą cerę i mądrą posępną twarzyczkę z żałobnymi obwódkami wokół oczu. Bez przerwy zamartwiał się swoim zdrowiem i niemal codziennie chodził do namiotu medycznego, gdzie kazał sobie mierzyć temperaturę jednemu z dwóch szeregowców, którzy praktycznie biorąc sami prowadzili cały interes i tak dobrze dawali sobie radę że doktor nie miał właściwie nic innego do roboty, jak wygrzewać się w słońcu z tym swoim katarem i zastanawiać się, czym się ci ludzie tak przejmują. Szeregowcy, którzy nazywali się Gaz i Łes, podnieśli medycynę do rangi nauk ścisłych. Wszyscy żołnierze zgłaszający się z temperaturą powyżej 102 stopni byli kierowani do szpitala. Wszystkim zgłaszającym się z temperaturą poniżej 102 stopni poza jorsarianem smarowali dziąsła i palce u nóg fioletowym roztworem gencjany i wydawali środki przeczyszczające, które pacjenci natychmiast wyrzucali w krzaki zgłaszającym się z temperaturą równo 102 stopnie kazali przychodzić za godzinę celem powtórnego zmierzenia temperatury. Josarian ze swoją temperaturą 101 stopni mógł iść do szpitala, kiedy tylko zechciał, ponieważ zupełnie się ich nie bał. System ten działał ku zadowoleniu wszystkich, a zwłaszcza doktora, który miał czas, żeby spokojnie przyglądać się, jak stary Major de Coverly rzuca do celu podkowami na swej prywatnej rzutni do podków. Z jednym okiem nadal przysłoniętym przezroczystą opaską, którą doktor Danika wyciął mu z paska celuloidu ukradzionego z okna namiotu Majora Majora kilka miesięcy temu, kiedy to Major de Coverly Wrócił z Rzymu ze skaleczoną rogówką, wynająwszy uprzednio dwa apartamenty, jeden dla oficerów i jeden dla szeregowców, do wykorzystania na okres urlopów. Doktor Danika zaglądał do ambulatorium tylko wtedy, kiedy czuł, że jest poważnie chory, to znaczy raz dziennie i zatrzymywał się tam tylko po to, żeby gaz i łez go zbadali. Nigdy nie mogli dopatrzyć się u niego żadnej choroby. Temperaturę miał niezmiennie 96,8, co ich całkowicie urządzało, jeżeli tylko on nie miał nic przeciwko temu. Ale doktor Danika nie był z tego zadowolony. Zaczynał tracić zaufanie do Gasa i Łesa i zastanawiał się, czy nie odesłać ich z powrotem do obsługi samochodów i nie zastąpić kimś, kto potrafi stwierdzić, co u niego jest nie w porządku. Doktor Danika doskonale wiedział o wielu sprawach, które były w najwyższym stopniu nie w porządku. Sens, powiek spędzał mu nie tylko stan jego zdrowia, lecz także ocean spokojny i konieczność zaliczenia pewnej liczby godzin w powietrzu. Zdrowie to coś, czego nigdy nie można być pewnym przez dłuższy czas. Ocean spokojny był obszarem wodnym, otoczonym ze wszystkich stron przez elefantiazis i inne przerażające choroby, wśród których mógł się nagle znaleźć, gdyby naraził się pułkownikowi Kafkartowi, zwalniając na przykład Josariana od dalszych lotów, a obowiązkowy czas w powietrzu musiał wylatać każdego miesiąca, żeby otrzymać dodatek lotniczy. Doktor Danika bardzo nie lubił latać, w samolocie czuł się jak w więzieniu. Z samolotu nie było wyjścia można było co najwyżej przejść do innego pomieszczenia. Doktor Danika słyszał, że ludzie z przyjemnością wchodzący do wnętrza samolotu ujawniają podświadomą tęsknotę za powrotem do łona matki. Powiedział mu to Josarian, który umożliwił doktorowi pobieranie dodatku lotniczego bez potrzeby wracania do łona. Josarian namówił makłota, żeby wpisywał nazwisko doktora Daniki do księgi lotów podczas lotów szkoleniowych albo wycieczek do Rzymu. Wiesz, jak to jest, podlizywał mu się doktor Danika, robiąc cwaniackie, porozumiewawcze oko. Po co mam ryzykować, jeżeli to nie jest konieczne? Jasne, godził się Josarian. Co za różnica, czy jestem w samolocie, czy nie? Żadnej. No właśnie, mówił doktor Danika. Kto smaruje, ten jedzie. Ręka, rękę my. Rozumiesz. Ty mnie podrapiesz w plecy, to i ja ciebie podrapię w plecy. Josarian zrozumiał. Nie zrozumiałeś mnie? powiedział doktor Danika, kiedy Josarian zaczął go drapać po plecach. Mam na myśli współpracę. Przysługa za przysługę. Ty zrobisz coś dla mnie, ja zrobię coś dla ciebie. Rozumiesz? Zrób coś dla mnie, zażądał Jossalian. <laughs> Nie da rady, odparł doktor Danika. Było coś napawającego lękiem w tym, jak doktor Danika, zgnębiony, siedział całymi dniami na słońcu przed wejściem do swego namiotu, w letnich spodniach koloru khaki i bluzie z krótkimi rękawami, która na skutek codziennego prania przybrała kolor aseptycznie szarawy. Wyglądał jak człowiek, który zastygł kiedyś z przerażenia i nigdy już całkowicie nie odtajał. Siedział skulony z głową wciśniętą w ramiona i opalonymi dłońmi o lśniących jakby srebrnych paznokciach gładził się delikatnie po założonych rękach, jakby mu było zimno. W istocie doktor był człowiekiem pełnym serdeczności i współczucia, i ani na chwilę nie przestawał się nad sobą litować. Dlaczego właśnie ja? Brzmiała jego niezmienna skarga i było to bardzo dobre pytanie. Josarian mógł coś na ten temat powiedzieć, ponieważ kolekcjonował dobre pytania i używał ich do wprowadzania zamętu na zajęciach wychowawczych, jakie Clevenger prowadził kiedyś dwa razy tygodniowo w namycie kapitana Bleka, z wywiadu, wraz z kapralem okularnikiem, o którym wszyscy wiedzieli, że jest najpewniej wywrotowcem. Kapitan Black wiedział, że kapral jest wywrotowcem, ponieważ nosił okulary, używał słów takich jak utopia i panaceum i krytykował Adolfa Hitlera, który położył przecież wielkie zasługi w zwalczaniu antyamerykańskiej działalności w Niemczech. Josarian chodził na te zajęcia wychowawcze, ponieważ chciał się dowiedzieć, dlaczego... Tyle ludzi uparło się, żeby go pozbawić życia. Inni lotnicy też chcieli się dowiedzieć różnych rzeczy. To też zadano wiele dobrych pytań, kiedy Clevenger i Kapral Wywrotowiec na zakończenie pogadanki mieli nieostrożność zapytać, czy są jakieś pytania. Kto to jest Hiszpania? Dlaczego jest Hitler? Cóż jest prawda? Gdzie był ten garbaty, blady staruszek, na którego wołałem tata, kiedy popsuła się karuzela? Co było a tu w Monachium? Ho, ho, Beriberi beri. i... takiego wała. I takiego wała. Posypało się jak z worka, a potem Josar Jan zadał pytanie, na które nie było odpowiedzi. Gdzież jest niegdysiejszy Snowden? — Pytanie poruszyło ich do żywego, gdyż Snowden zginął nad Awinionem, kiedy Dobbs dostał ataku szału w samolocie i wyrwał stery Huplowi. Kapral udał głupiego. — Słucham? — spytał. — Gdzież jest niegdysiejszy Snowden? — Obawiam się, że nie rozumiem pytania. — dą dą tą? — powiedział Josarian, żeby mu ułatwić sprawę. Parlez en anglais, jak Boga kocham. Je ne parle pas français, poprosił Kapral. Ja też nie, odpowiedział Josarian gotów ścigać go wśród wszystkich słów świata, żeby wydębić z niego odpowiedź, ale przeszkodził mu w tym Klevenger, blady, chudy, z trudem chwytający oddech i już ze łzami błyskającymi w niedożywionych oczach. Dowództwo grupy było zaniepokojone, bo nigdy nie wiadomo, do czego ludzie się dopytają, skoro raz poczują, że mają prawo zadawać pytania. Pułkownik Kavkart wysłał więc pułkownika Korna, żeby z tym skończył. I pułkownik Korn załatwił sprawę, wydając okulnik odnośnie zadawania pytań. Okulnik był genialny, jak stwierdził sam pułkownik Korn w raporcie do pułkownika Kavkarta. Zgodnie z okulnikiem, Prawo do zadawania pytań mieli tylko ci, którzy nigdy nie zadawali pytań. Wkrótce zaczęli przychodzić na zajęcia tylko ci, którzy nie zadają pytań, a potem z zajęć w ogóle zrezygnowano, gdyż Clevenger, Kapral i pułkownik Korn zgodnie uznali, że nie ma ani potrzeby, ani możliwości upolityczniania ludzi, którzy nie mają żadnych wątpliwości. Pułkownik Kafkard i podpułkownik Korn mieszkali i pracowali w budynku dowództwa grupy, podobnie jak wszyscy oficerowie sztabowi, z wyjątkiem kapelana. Dowództwo mieściło się w ogromnym pełnym przeciągu w starym budynku, wzniesionym z sypiącego się piaskowca i wyposażonym w pochukującą kanalizację. Na tyłach budynku pułkownik Kafkart kazał urządzić nowoczesną strzelnicę do rzutków, aby zapewnić oficerom grupy ekskluzywną rozrywkę – Dzięki generałowi Driddle każdy oficer i szeregowiec z personelu latającego musiał spędzić na strzelnicy minimum osiem godzin w miesiącu. Josarian też strzelał do rzutków, lecz ani razu nie trafił. Appleby strzelał i nigdy nie chybiał. Josazjanowi strzelanie szło podobnie jak gra w karty. W karty też nigdy nie udawało mu się wygrać. Nie wygrywał nawet wtedy, kiedy oszukiwał, bo zawsze trafiał na większych oszustów. Musiał pogodzić się ze świadomością, że nigdy nie zostanie strzelcem do rzutków i nigdy nie dojdzie do majątku. Dzisiaj trzeba mieć nie lada głowę, żeby nie zostać bogatym, pisał pułkownik Cargill w jednym ze swoich umoralniających okulników, jakie regularnie puszczał w obieg z podpisem generała Pekama. Każdy głupiec potrafi dziś zbić majątek i większość z nich to robi. Ale co mają robić ludzie myślący i utalentowani? Wymieńcie na przykład choć jednego poetę, który dobrze zarabia. T.S. Eliot powiedział były starszy szeregowy Wintergreen ze swojego boksu, w którym segregował pocztę i nie przedstawiając się trzasnął słuchawką. Pułkownik Cargill w Rzymie był zupełnie zbity z tropu. Kto to był? spytał generał Peckham. Nie mam pojęcia, odpowiedział pułkownik Cargill. Czego chciał? Nie wiem. A co powiedział? T.S. Eliot. Poinformował generała pułkownik Cargill. Co to znaczy? T.S. Eliot powtórzył pułkownik Cargill. T.S. Eliot i nic więcej? Tak jest, panie generale powiedział tylko T.S. Eliot. Zastanawiam się, co to może znaczyć powiedział z zadumą generał Pekam. Pułkownik też się zastanowił. T. S. Eliot. Dziwował się generał. T. S. Eliot. Wtorował mu pułkownik pogrążony w posępnych rozmyślaniach. Nagle generał Pekam otknął się z uśmiechem człowieka, który doznał olśnienia. Na jego twarzy odmalował się wyraz chytrej przenikliwości. W oku rozjarzył się złośliwy błysk. Niech mnie połączą z generałem Drido, powiedział do pułkownika. Niech mu nie mówią, kto dzwoni. Po chwili pułkownik Cargill podał mu słuchawkę. — T.S. Eliot, powiedział generał Pekam i odłożył słuchawkę. — Kto to był? — spytał pułkownik Mudas. Generał Driddle na korsyce nie odezwał się. Pułkownik Mudas był jego zięciem, któremu na skutek uporczywych nalegań żony i wbrew samemu sobie wyrobił posadę. Generał Wpatrywał się w pułkownika Mudasa z niezmienną nienawiścią. Już sam widok pułkownika Mudasa, który jako jego adiutant był stale na widoku, budził w nim obrzydzenie. Generał był przeciwny małżeństwu swojej córki z pułkownikiem Mudasem, ponieważ nie lubił chodzić na śluby. Teraz z twarzą groźną i skupioną podszedł do wielkiego ściennego lustra, i wpatrywał się w swoje przesadziste odbicie. Miał szpakowatą głowę o szerokim czole, stalowo szare kępki włosów nad oczami i tempą. Agresywną szczękę. Generał pogrążył się w ponurych rozmyślaniach na temat zagadkowego telefonu, który przed chwilą otrzymał. Powoli jego twarz rozjaśniła się, a wargi wykrzywił złośliwy uśmiech. Połącz mnie z Pykamem, powiedział. Nie mów bydlakowi, kto dzwoni. Kto to był? Pytał pułkownik Cargill w Rzymie. Ten sam facet odpowiedział generał Pekam, wyraźnie zaniepokojony. Uwziął się na mnie. Czego chciał? N nie mam pojęcia. A co powiedział? To samo. T.S. Eliot? T.S. Eliot i nic więcej. Może to jakiś nowy szyfr? Albo coś w rodzaju hasła? Niech pan każe komuś sprawdzić u łącznościowców, czy to nie jest czasem nowy szyfr albo coś w rodzaju hasła, powiedział generał z nadzieją. Centrala łączności odpowiedziała, że T.S. Eliot to nie jest nowy szyfr ani żadne hasło. Pułkownik Cargill wystąpił z nowym pomysłem. Może zatelefonować do sztabu 27. armii i spytać, czy oni coś wiedzą. Pracuje tam niejaki Wintergreen, z którym jestem w dobrych stosunkach. To jemu zawdzięczam wiadomość, że nasza beletrystyka jest zbyt napuszona. Były starszy szeregowiec Wintergreen powiedział pułkownikowi, że w sztabie 27 Armii nie ma żadnych danych na temat T.S. Eliot'a. — Co słychać z naszą beletrystyką? — postanowił spytać pułkownik Cargill, skoro już rozmawiał z byłym starszym szeregowym Wintergreenem. — Czy jest jakaś poprawa? — Nadal jest zbyt napuszona, odpowiedział były starszy szeregowy Wintergreen. <laughs> Nie zdziwiłbym się, gdyby to była robota generała Truddle, weznał wreszcie generał Pekam. Pamięta pan? Co było z tą strzelnicą? Generał Driddle udostępnił prywatną strzelnicę pułkownika Kafkarta, wszystkim oficerom i szeregowcom z personelu latającego grupy. Generał Driddle życzył sobie, żeby jego żołnierze spędzali na strzelaniu do rzutków tyle czasu, na ile im tylko pozwoli przepustowość strzelnicy i rozkład lotów. Strzelanie do rzutków przez 8 godzin miesięcznie było dla nich doskonałym ćwiczeniem. Nabierali dzięki temu wprawy w strzelaniu do rzutków. Danbar przepadał za strzelaniem do rzutków, ponieważ zajęcie to było mu wyjątkowo nienawistne i czas okropnie mu się dłużył. Obliczył, że jedna godzina na strzelnicy w towarzystwie takich ludzi jak Havermeyer i Appleby odpowiada siedemnastu latom pomnożonym przez jedenaście. — Myślę, że jesteś po prostu wariat — powiedział Clevenger, słysząc o tym odkryciu Danbara. Kogo to obchodzi? — zainteresował się Danbar. Mówię poważnie, obstawał przy swoim klewenżer. No i co z tego? odparł Danbar. Gotów jestem nawet przyznać, że w ten sposób życie wydaje się dłuższe. Jest dłuższe. Jest dłuższe? Jest dłuższe? No dobrze. Jest dłuższe, kiedy wypełniają je okresy nudy i cierpienia, ale wiesz jak szybko? spytał nagle Danbar. He? — Ucieka, wyjaśnił Danbar. Co? Czas 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 powiedział danbar czas 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 clevenger daj mu spokój wtrącił się josarian czy zdajesz sobie sprawę jaką on cenę za to płaci nic nie szkodzi powiedział danbar wspaniałomyślnie. — mam jeszcze w zapasie kilka wolnych dziesięcioleci, czy wiesz jak długo trwa rok, a ty też siedź cicho powiedział Josarian do ora który zaczął obleśnie chichotać. — Przypomniała mi się pewna dziewczyna — powiedział or. Tamta, na Sycylii, łysa. — Lepiej się zamknij — ostrzegł go Josarian. — To twoja własna wina — powiedział Danbar do Josariana. — Dlaczego nie pozwoliłeś mu spokojnie chichotać? Lepsze to niż kiedy gada. — W porządku, możesz sobie chichotać — czy wiesz, jak długo trwa rok? Powtórzył Danbar. O. Tyle. i strzelił palcami. Przed sekundą zaczynałeś studia, oddychając pełną piersią, a dziś jesteś starcem. Starcem? Spytał zdziwiony Clevenger. — Co ty wygadujesz? Starcem. Nie jestem starcem. Jesteś. Ocal od śmierci, podczas każdego lotu bojowego. Czy można być starszym w twoim wieku? Pół minuty temu zaczynałeś szkołę średnią i rozpięty stanik dziewczyny był dla ciebie bramą raju. O ułamek sekundy wcześniej byłeś dzieciakiem i miałeś dziesięciotygodniowe wakacje, które trwały sto tysięcy lat i jeszcze były za krótkie. Więc tak nam przelatują przed nosem. Czy masz jakiś inny sposób na zatrzymanie czasu? Dokończył Danbar prawie ze złością. Może to i prawda, zgodził się Clevenger niechętnie. Może długie życie musi być wypełnione przykrościami, jeżeli ma się wydawać długie. Ale komu zależy na takim życiu? Mnie, odpowiedział mu Danbar. Dlaczego? A masz coś lepszego? Wódz White Huffold. Doktor Danika mieszkał w plamiastym, szarym namiocie razem z wodzem White Hafotem, który budził w nim lęk i pogardę. Wyobrażam sobie jego wątrobę, mruczał doktor. Wyobraź sobie lepiej moją wątrobę, radził mu Josarian. Twoja wątroba jest w doskonałym stanie. To tylko dowodzi, jak mało wiesz. Zablefował Josarian i powiedział doktorowi o dokuczliwym bólu wątroby, który tak dokuczał siostrze Daket, siostrze Kramer i wszystkim lekarzom w szpitalu, ponieważ ani nie ustępował, ani nie dawał objawów żółtaczki. Doktor Danika nie zainteresował się tym przypadkiem. To mi się wydaje, że masz kłopoty? spytał. To co ja mam mówić? Szkoda, że nie byłeś w moim gabinecie, kiedy przyszło do mnie to młode małżeństwo. Jakie znów młode małżeństwo? Młode małżeństwo, które zjawiło się pewnego dnia w moim gabinecie. Nigdy ci o tym nie opowiadałem. Ona była urocza. Gabinet doktora Daniki też był uroczy. Poczekalnie zdobiło akwarium ze złotymi rybkami oraz najpiękniejszy komplet tanich mebli, jakie znajdowały się na rynku. Co tylko się dało, doktor kupił na raty nawet złote rybki, resztę pieniędzy wyciągnął od chciwych krewniaków w zamian za obietnicę udziału w zyskach. Jego gabinet mieścił się na Staten Island w małym domku, który w razie pożaru stałby się pułapką bez wyjścia, zaledwie o cztery przecznice od przystani i o jedną przecznicę od domu towarowego. Trzech gabinetów kosmetycznych i dwóch skorumpowanych aptekarzy. Był to nawet dom narożny. Ale to nic nie pomogło. Ruch ludności był tu niewielki i mieszkańcy trzymali się lekarzy, do których przywykli od lat. Sto z rachunków rósł szybko i wkrótce doktorowi zabrano najcenniejszy sprzęt medyczny, arytmometr i maszynę do pisania, złote rybki zdechły. Na szczęście, kiedy sytuacja wyglądała już beznadziejnie, wybuchła wojna. Sam Bóg mi ją zesłał, wyznał doktor Danika. Z powagą wkrótce większość lekarzy powołano do wojska i sytuacja natychmiast się poprawiła. Narożna lokalizacja ujawniła swoje zalety i ani się obejrzałem, jak obsługiwałem większą liczbę pacjentów niż mogłem obsłużyć należycie. Zarządzałem większej prowizji od obu aptekarzy. Gabinety kosmetyczne dostarczały mi paru skarbonek tygodniowo, wszystko szło jak najlepiej. I nagle, zobacz, co się stało? Przysłali faceta z komisji poborowej, żeby mnie zbadał. Miałem kategorię D. Zbadałem się bardzo szczegółowo i stwierdziłem, że nie nadaje się do służby wojskowej. Zdawałoby się, że moje słowo powinno wystarczyć, skoro byłem lekarzem cieszącym się dobrą opinią w Okręgowym Stowarzyszeniu Lekarskim i w innych lokalnych organizacjach. Okazało się jednak, że to nie wystarcza i nasłali na mnie tego faceta, żeby sprawdzić, czy aby na pewno mam jedną nogę amputowaną w biodrze i jestem beznadziejnie przykuty do łóżka na skutek nieuleczalnego artretyzmu na tle reumatycznym. Josarian, powiadam Ci. Żyjemy w epoce podejrzliwości i upadku wartości duchowych. To straszne, oburzył się doktor głosem drżącym z emocji. To straszne, kiedy twoja umiłowana ojczyzna nie wierzy nawet słowu dyplomowanego lekarza. Doktor Danika został powołany do wojska i wysłany na pianose jako lekarz lotnictwa, mimo że latanie napawało go przerażeniem. — Czy ja muszę kusić los w samolocie? — zauważył, mrugając swymi piwnymi, urażonymi, niedowidzącymi oczkami. — On mnie znajdzie i na ziemi, jak te dziewice. o której ci mówiłem, że nie mogła mieć dziecka. — Jaką znów dziewicę? — zdziwił się Josarian. — Zdawało mi się, że opowiadałeś o jakimś młodym małżeństwie — to jest właśnie ta dziewica, o której mówiłem. Byli parą dzieciaków nieco ponad rok po ślubie, kiedy przyszli do mnie nie zamawiając wizyty. Trzeba ci było ją widzieć. Była piękna, młoda, urocza. Stanęła w pąsach, kiedy ją spytałem o miesiączkę. Nie zapomnę jej do końca życia. Zbudowana była. Jak marzenie, a na szyi miała medalik ze Świętym Antonim, zwisający pomiędzy parą najpiękniejszych piersi, jakich nigdy nie oglądałem. To musi być okropna pokusa dla Świętego Antoniego. Zażartowałem, żeby ją trochę ośmielić, rozumiesz? Święty Antoni? spytał jej mąż. Kto to jest Święty Antoni? Proszę spytać rządy, powiedziałem. Ona panu powie, kto to jest, święty Antoni. Kto to jest, święty Antoni? Pyta on. Kto? Pyta ona. Święty Antoni! Święty Antoni? spytała. Kto to jest, święty Antoni? Kiedy obejrzałem ją sobie dokładnie w moim gabinecie, stwierdziłem, że jest jeszcze dziewicą. Podczas gdy ona wciągała pasek i przypinała do niego pończochy, porozmawiałem w cztery oczy z jej mężem. Co noc, pochwalił się ten mądrala. Nie opuszczam ani jednej nocy. Mówił z wielką pewnością siebie. Robimy to nawet rano przed śniadaniem. Chwalił się dalej. Było tylko jedno wyjaśnienie. Poprosiłem ich oboje i zademonstrowałem im stosunek na gumowych modelach. Miałem takie modele wyposażone we wszystkie organa płciowe. Celem uniknięcia skandalu trzymałem je w oddzielnych szafkach. Teraz już ich nie mam oczywiście, nie mam nawet swojej praktyki. Jedyne co mi zostało to ta za niska temperatura, która mnie zaczyna nie na żarty niepokoić. Te dwa wałkonie, które mi pomagają, są do niczego jako diagności. Potrafią tylko narzekać. Im się wydaje, że mają kłopoty. To co ja mam powiedzieć, szkoda, że nie byli w moim gabinecie tego dnia, kiedy przyszła ta młoda para i patrzyła na mnie, jakbym im mówił rzeczy, o których nikt na świecie jeszcze nie słyszał. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś był równie zaintrygowany. Mówił pan, że to trzeba, tak? Spytał mnie i sam przez chwilę poruszał modelami. Wiem, że pewien typ ludzi znajduje w tym szczególną przyjemność. Bardzo dobrze, powiedziałem. Teraz idźcie do domu i spróbujcie robić to przez kilka miesięcy moim sposobem, a wtedy zobaczymy, co będzie. Zgoda? Zgoda! odpowiedzieli i zapłacili mi gotówką bez żadnej dyskusji. Życzyłem im dobrej zabawy, a oni podziękowali i wyszli. On obejmował ją w talii, jakby nie mógł się doczekać, kiedy znajdzie się w domu i będzie mógł przystąpić do dzieła. W kilka dni później przyszedł znowu. Tym razem sam i oświadczył siostrze, że musi się ze mną natychmiast widzieć. Jak tylko zostaliśmy sami, wyrżnął mnie w pysk. — Coś takiego. — Myślisz, że można ze mnie robić wariata? — powiedział i tak mi przysunął, że wylądowałem dupą na podłodze. — Bach! niech skonam. — Tak było. — Wierzę, że tak było — powiedział Josarian. — Ale dlaczego on to zrobił? — A skąd ja mogę wiedzieć? — odparł zniecierpliwiony doktor Danika. — Może to ma jakiś związek ze świętym Antonim? Doktor spojrzał na Josariana nieprzytomnie. — Święty Antoni? — spytał zdziwiony. — Jaki znów Święty Antoni? Oh, — Skąd ja mogę wiedzieć? — odpowiedział wódz White Halfold, który właśnie w tym momencie wtoczył się do namiotu z butelką whisky pod pachą i wcisnął się wojowniczo pomiędzy nich. Doktor Danika bez słowa wstał i wyniósł się ze swoim krzesłem przed namiot, uginając się pod ciężarem podręcznego zestawu krzywd, z jakimi nigdy się nie rozstawał — Doktor nie wytrzymywał towarzystwa swego współlokatora. Wódz White Halford uważał, że doktor jest niespełna rozumu. — Nie mam pojęcia, co jest temu facetowi — zauważył z wyrzutem. — Według mnie jest głupi i tyle. Gdyby nie był głupi, chwyciłby za łopatę i zaczął kopać. Tutaj, w namiocie, pod moim łóżkiem. Znalazłby ropę w mgnieniu oka. Co to... — Nie pamięta, jak ten szeregowy dokopał się do ropy w Stanach? Nie wie, co się przytrafiło temu chłopakowi? Jak się nazywa ten śmierdziel, ten zafajdany, zarozumiały alfonsik z Colorado. Wintergreen? — Tak, Wintergreen. Y — On się boi — wyjaśnił Joselian. — On? <laughs> Nie znasz Wintergreena. Wódz White Halford pokręcił głową z nieukrywanym podziwem. — Ten zasrany szczeniak, ten przemądrzały skurwiel nie boi się nikogo. — Mówię o doktorze. To całe jego nieszczęście. — Czemu się boi? — Ciebie — odpowiedział Josalian. Boi się, że umrzesz na zapalenie płuc. — raz się — powiedział wódz White Halford. Głęboki niski śmiech zadudnił w jego potężnej piersi. Zrobię to przy pierwszej nadarzającej się okazji. Przekonasz się! Wódz White half old, był przystojnym, smagłym półkrwi indianinem z plemienia Creek z Oklahomy. Miał masywną twarz o wystających kościach policzkowych, zmierzwione czarne włosy i z sobie tylko wiadomych, tajemniczych powodów postanowił umrzeć na zapalenie płuc. Patrzył zawsze z podełba, dyszał zemstą i nienawidził cudzoziemców o nazwiskach takich jak kafkard Korn, Black, Havermeyer, i pragnął, żeby wszyscy wrócili tam, skąd przybyli ich parszywi przodkowie. Nie uwierzyłbyś mówił powoli, specjalnie podnosząc głos, żeby słyszał go doktor Danika. Ale to był zupełnie niezły kraj, zanim go zapaskudzili swoją cholerną. Pomożnością! Wódz White Halfold postanowił wysiąść odwet na bladych twarzach. Ledwo umiał czytać i pisać, to też przydzielono go do pomocy kapitanowi Blackowi z kontrwywiadu. Jak mogłem się nauczyć czytać i pisać? pytał wódz White Halfold z udanym gniewem, znowu podnosząc głos, żeby doktor Danika go słyszał. Gdziekolwiek rozbiliśmy namiot, natychmiast zaczynano wiercenia. Jak tylko zaczynano wiercić, znajdowano ropę. A jak tylko znaleziono ropę, kazano nam zwijać namiot i wynosić się gdzie indziej. Byliśmy żywymi różdżkami. Cała nasza rodzina miała wrodzony pociąg do złóż roponośnych i wkrótce wszystkie towarzystwa naftowe świata delegowały swoich specjalistów do śledzenia nas. Nieustannie przenosiliśmy się z miejsca na miejsce. Możesz mi wierzyć, Wychowanie dziecka w takich warunkach jest cholernie trudne. Nie wiem, czy mieszkałem kiedy dłużej niż tydzień w jednym miejscu. Pierwsze wspomnienie z dzieciństwa wiązało się z pewnym geologiem. Przyjście na świat każdego nowego Whitehall wywoływało zwyżki na giełdzie kontynuował swoją opowieść wódz. Wkrótce deptały nam po piętach całe ekipy wiertnicze, z kompletnym sprzętem, żeby nie dać się wyprzedzić konkurentom. Niektóre towarzystwa łączyły się, dzięki czemu mogły przesyłać mniej osób, ale tłum wokół nas i tak rósł nieustannie. Nigdy nie mogliśmy wyspać się jak należy. Kiedy się zatrzymywaliśmy, stawali i oni. Kiedy ruszaliśmy, oni też się ruszali ze swoimi kuchniami polowymi, spychaczami, wieżami, wiertniczymi, generatorami. Byliśmy koczującym ożywieniem gospodarczym i zaczęliśmy nawet otrzymywać zaproszenie od najlepszych hoteli, ze względu na ruch w interesie związany z naszym przybyciem. Niektóre z tych zaproszeń były bardzo kuszące, ale nie mogliśmy z nich skorzystać, bo byliśmy indianami. A wszystkie te eleganckie hotele, które nas zapraszały, nie przyjmowały indian. Powiadam ci, przesądy rasowe to rzecz straszna. Naprawdę to potworne, kiedy przyzwoitego, lojalnego indianina traktuje się jak jakiegoś Czarnucha, żydłaka, makaroniarza czy portogorykańca. Wódz White pokiwał głową ze smutkiem. Wreszcie, któregoś dnia stało się, był to początek końca. Zaczęli jeździć nie tylko za nami, ale i przed nami. Starali się odgadnąć, gdzie zrobimy następny postój i zaczynali wiercić jeszcze, przed naszym przybyciem. Nie mieliśmy więc gdzie się zatrzymać. Ledwo zaczynaliśmy rozwijać koce, już nas wyrzucali. Mieli do nas zaufanie. Wyrzucali nas, nie czekając nawet, aż znajdą ropę. Tak nas zmordowali, że przestało nam już zależeć na życiu. Któregoś ranka stwierdziliśmy, że jesteśmy całkowicie okrążeni przez nawciarzy, wyczekujących, w którą stronę pójdziemy, żeby nas mogli stamtąd wyrzucić. Na wzgórzach, jak okiem sięgnąć dookoła, tkwili nawciarze, niczym Indianie, szykujący się do ataku. To był już koniec. Nie mogliśmy zostać tam, gdzie byliśmy, bo już nas stamtąd wyrzucono i nie mieliśmy dokąd pójść. Dopiero wojsko mnie uratowało. Na szczęście akurat wybuchła wojna i komisja poborowa wyrwała mnie z okrążenia, przenosząc bezpiecznie do Lowry Field w Colorado. Z całej rodziny tylko ja uszedłem z życiem. Josarian wiedział, że to wszystko ugarstwo, ale nie przerywał, gdy wódz Halford przysięgał, że odtąd nigdy już nie miał wiadomości od rodziców. Zresztą nie przejmował się tym zbytnio, gdyż jedynym dowodem na to, że są jego rodzicami, były ich własne słowa. Ponieważ zaś okłamywali go w tylu innych sprawach, mogli kłamać i w tej. Znacznie lepiej wódz znał losy plemienia swoich kuzynów, którzy dla odwrócenia uwagi pociągnęli na północ i zawędrowali omyłkowo do Kanady. Gdy chcieli wrócić, amerykańskie władze imigracyjne zatrzymały ich na granicy pod zarzutem, że są czerwoni. Był to okropny dowcip, ale doktor Danika nie roześmiał się. Roześmiał się dopiero wtedy, kiedy Josarian przyszedł do niego po kolejnym locie bojowym, by prosić ponownie, zresztą bez żadnej nadziei na sukces, o zwolnienie odlotów. Doktor zachichotał i natychmiast wrócił do rozpamiętywania swoich własnych kłopotów. Należał do nich m.in. wódz White Halfold, który tego dnia od rana wyzywał go na indiańskie zapasy, a także josarian, który postanowił natychmiast zwariować. Tracisz na próżno czas. Poczuł się w obowiązku poinformować go doktor Danika. Jak to? Czyżbyś nie mógł zwolnić od lotów wariata? Ależ oczywiście nawet muszę jest przepis który mówi że muszę zwolnić od lotów każdego kto zwariował więc dlaczego mnie nie zwalniasz jestem wariatem spytaj clevengera clevengera a gdzie jest ten clevenger jak mi znajdziesz clevengera to go spytam no to spytaj kogo chcesz wszyscy ci powiedzą że jestem wariatem oni sami są wariaci. To dlaczego? Nie zwalniasz ich od lotów. A dlaczego mnie o to nie proszą? Bo to wariaci! E, oczywiście, że to wariaci. Zgodził się doktor Danika. Przecież sam ci to przed chwilą mówiłem. A nie chcesz chyba, żeby wariaci decydowali o tym, czy jesteś wariatem, czy nie. Jasarian spojrzał na niego bacznie i spróbował z innej beczki. Czy Or jest wariatem? Jasne, że tak, powiedział doktor Danika. Czy możesz go zwolnić od lotów? Jasne, że mogę, ale najpierw on sam musi się do mnie zwrócić, tego wymagają przepisy. Więc dlaczego on się do ciebie nie zwraca? Bo to wariat, wyjaśnił doktor Danika. Musi być wariatem, żeby nadal brać udział w lotach bojowych, kiedy tyle razy ledwo uszedł z życiem. Jasne, że mogę go zwolnić, tylko najpierw musi się do mnie zwrócić. I to wystarczy, żeby go zwolnić? Wystarczy. Niech się do mnie zwróci. I wtedy będziesz mógł go zwolnić? Upewnił się Josarian. Nie. Wtedy nie będę mógł go zwolnić. Chcesz powiedzieć, że jest jakiś kruczek? Jasne, że jest kruczek, odpowiedział doktor Danieka. Paragraf dwudziesty drugi. Człowiek, który chce się zwolnić z działań bojowych, nie jest prawdziwym wariatem. Był więc tylko jeden kruczek, paragraf dwudziesty drugi, który stwierdzał, że troska o własne życie w obliczu realnego i bezpośredniego zagrożenia jest dowodem zdrowia psychicznego. Or był wariatem i mógł być zwolniony z lotów. Wystarczyło, żeby o to poprosił, ale gdyby to zrobił, nie byłby wariatem i musiałby latać nadal. Or byłby wariatem, gdyby chciał dalej latać i byłby normalny, gdyby nie chciał, ale będąc normalny, musiałby latać. Skoro latał, był wariatem i mógł nie latać, ale gdyby nie chciał latać, byłby normalny i musiałby latać. Josarian był wstrząśnięty absolutną prostotą działania paragrafu dwudziestego drugiego, czemu dał wyraz pełnym podziwu gwizdnięciem. — Ten paragraf dwudziesty drugi to jest coś — zauważył. — Bezbłędna rzecz — zgodził się doktor Danika. Josarian widział ów paragraf jasno, w całej jego wirującej racjonalności. Była jakaś... Eliptyczna precyzja w doskonałej symetrii jego części, pełnej wdzięku i wstrząsającej zarazem, niczym w dobrym, nowoczesnym malarstwie, i chwilami Josarian wątpił, czy widział go rzeczywiście, podobnie jak nigdy nie miał pewności, czy widział kiedyś dobre, nowoczesne malarstwo, albo te muszki w oczach Applebiego, o których mówił Orr. Właściwie, jeżeli chodzi o muszki w oczach Applebiego, to zdany był całkowicie na słowo Ora. Ma muszki i basta, zapewniał Or Josariana po walce na pięści, którą ten stoczył z Applebeam w klubie oficerskim, chociaż pewnie sam o tym nie wie. Dlatego wszystko widzi inaczej. Jak to możliwe, że on sam o tym nie wie? Dopytywał się Josarian. Nie wie, bo ma muszki w oczach, wyjaśnił Or z przesadną cierpliwością jak może zobaczyć, że ma muszki w oczach, skoro ma muszki w oczach? Było to wyjaśnienie równie logiczne jak każde inne. Josarian zaś godził się tłumaczyć wątpliwe sytuacje na korzyść Ora, ponieważ Or, mieszkając nie w Nowym Jorku, czyli na wsi, Wiedział o całe niebo więcej od Josariana o życiu dzikiej przyrody i ponieważ or w odróżnieniu od matki, ojca, siostry, brata, ciotki, wuja, teścia, nauczyciela, przywódcy duchowego, prawodawcy, sąsiada i gazety Josariana nigdy dotychczas nie okłamał go w żadnej naprawdę istotnej kwestii. Josarian przez kilka dni medytował w cichości ducha nad tą nową informacją na temat Applebiego, aż wreszcie postanowił spełnić dobry uczynek i podzielić się nią z — Applebee, czy wiesz, że masz muszki w oczach? — szepnął uczynnie, kiedy mijali się przy wejściu do magazynu spadochronów w dniu cotygodniowego spacerowego lotu do Parmy. — Co? — zareagował gwałtownie Applebee, zbity z tropu tym, że Josarian w ogóle się do niego odezwał. — Masz muszki w oczach — powtórzył Josarian. — Pewnie dlatego ich nie widzisz. Appleby odsunął się od Josaliana z wyrazem oszołomienia i wstrętu, po czym zapadł w ponure milczenie, aż do chwili, gdy znalazł się w jeepie obok Havermayera na długiej, prostej drodze do namiotu odpraw, gdzie Major Danby, ruchliwy szef sztabu grupy, wezwał na wstępną odprawę wszystkich dowódców kluczy wraz z bombardierami i nawigatorami. Appleby. Odezwał się cicho, tak żeby nie słyszeli go kierowca i kapitan Black, wyciągnięty z zamkniętymi oczami na przednim siedzeniu Jeepa. — Havermeyer — zaczął Appleby niepewnie. — Czy ja mam muszki w oczach? Havermeyer zamrugał zaskoczony. — Okruszki? — spytał. — Nie, muszki! — usłyszał w odpowiedzi. Havermeyer znowu zamrugał. — Muszki? — w oczach. Zwariowałeś? To nie ja to Josarian zwariował. Powiedz mi tylko czy mam muszki w oczach czy nie, wal śmiało. Potrafię znieść prawdę. Havermeier wrzucił do ust kolejną sezamkę i zajrzał z bliska w oczy Applebiego. Nie widzę żadnych muszek, oświadczył z piersi Applebiego wyrwało się potężne westchnienie ulgi. Havermaier miał okruszki z sezamek na wargach brodzie i policzkach Masz okruszki z sezamek na twarzy poinformował go Appleby Wolę mieć okruszki na twarzy niż muszki w oczach zerpostował Havermaier Oficerowie z pozostałych bombowców przyjechali ciężarówkami na odprawę ogólną która odbyła się pół godziny później szeregowcy i podoficerowie po trzech w każdej załodze nie brali udziału w odprawie odwożony ich bezpośrednio na lotnisko, gdzie czekali wraz z obsługą naziemną, aż przyjdą oficerowie, odrzucą ze szczękiem klapy ciężarówek i nadejdzie czas, żeby wsiadać do samolotów i startować. Na stanowiskach w kształcie lizaków zaczynały pracować silniki. Początkowo niechętnie, z oporami, potem coraz gładziej, aż wreszcie samoloty ruszyły o ciężale z miejsca i toczyły się niezgrabnie po żwirowym podłożu, jak ślepe, tępe kalekie istoty, dopóki nie ustawiły się w kolejce na początku pasa startowego. Tam wzbijały się szybko jeden za drugim, z narastającym rykiem, formując się stopniowo w szyk nad pstrymi wierzchołkami drzew i krążąc wokół lotniska ze stałą prędkością, póki nie wystartowały wszystkie klucze po sześć samolotów i wtedy dopiero ruszały ponad modrymi wodami w pierwszą część swego lotu ku celom gdzieś w północnych Włoszech lub we Francji. Bombowce nieustannie zwiększały wysokość i zanim znalazły się nad terytorium nieprzyjaciela, osiągały pułap dziewięciu tysięcy stóp. Za każdym razem jednakowo zadziwiające było wrażenie spokoju i całkowita cisza, zakłócana tylko przez próbne serie z karabinów maszynowych, czyjąś bezbarwną suchą uwagę w słuchawkach telefonu pokładowego i wreszcie przez przywracający poczucie rzeczywistości meldunek bombardiera każdego z samolotów, że osiągnęli punkt wyjściowy i biorą kurs na cel. Zawsze świeciło słońce, zawsze czuło się w gardle słaby ucisk spowodowany rozrzedzonym powietrzem. B-25, na których latali, były to ostateczne solidne, szarozielone okręty powietrzne, szeroko skrzydłe, dwusilnikowe maszyny z podwójnym usterzeniem. Jedyną ich wadą z punktu widzenia Josariana było ciasne przejście ze stanowiska bombardiera w pleksiglasowej kabinie dziobowej do najbliższego luku awaryjnego. Prowadził tam wąski, kwadratowy, zimny tunel, wydrążony pod tablicą przyrządów, i duży chłop, taki jak Josarian, ledwo mógł się tam tędy przecisnąć. Pyzaty nawigator, taki jak Arfy, stwarzał jak księżyc, gadzimi oczkami i fajką, miał te same kłopoty i Josarian wypędzał go zawsze z kabiny, gdy tylko zbliżali się do celu, od którego dzieliły ich teraz już tylko minuty. Następowała chwila napięcia, chwila oczekiwania, w której niczego się nie słuchało, na nic się nie patrzyło i nic się nie robiło. Czekało się tylko, aż działa przeciwlotnicze tam w dole nastawią celowniki i zaczną dokładać wszelkich starań, aby ich wszystkich posłać na wieczny odpoczynek. Tunel był jedyną szansą ucieczki ze spadającego samolotu, ale Joserian przeklinał go pieniądz się z nienawiści, lżąc go jak pułapkę zastawioną na niego w ramach spisku na jego życie. W kabinie przedniej B-25 było dość miejsca na dodatkowy luk awaryjny, ale luku nie zrobiono. Był natomiast tunel i od awantury, jaka zdarzyła się podczas nalotu na Avignon, Josariana nauczył się nienawidzić każdy potwornie długi cal korytarzyka opóźniający o bezcenne sekundy dotarcie do spadochronu, zbyt masywnego, żeby zabrać go ze sobą do kabiny. Potem dalsze sekundy dzieliły go jeszcze od awaryjnego luku w podłodze, między tylną częścią podwyższonego pokładu, a butami pozbawionego twarzy górnego strzelca. Josarian pragnął z całego serca być tam, dokąd wypędzał Arfiego. Chciałby siedzieć skulony na podłodze, na samej pokrywie awaryjnego luku, wewnątrz zbawczego iglo zbudowanego z dodatkowych kamizelek przeciwodłamkowych, które z radością wlugłby za sobą już w uprzęży spadochronu z jedną pięścią zaciśniętą na czerwonej rączce otwierającej spadochron, z drugą na dźwigni luku, który wyplułby go w powietrze w stronę ziemi przy pierwszym sygnale katastrofy oto gdzie chciałby się znajdować jeśli już w ogóle musiał tu być zamiast wisieć jak jakaś cholerna złota rybka w swoim cholernym eksponowanym akwarium w czasie gdy ohydne czarne bałwany wybuchów huczały i przewalały się wokół niego nad nim i pod nim w nadbiegającej z dołu ogłuszającej rwącej się fantasmagorycznej kosmologicznej nawałnicy nienawiści która osmalała rzucała Wprawiała w wibracje, grzechotała, dziurawiła i groziła unicestwieniem ich wszystkich w ułamku sekundy w jednym wielkim rozbłysku ognia. Z Alfiego nie było pożytku ani jako z nawigatora, ani żadnego innego, więc Josarian za każdym razem wypędzał go brutalnie z kabiny, żeby nie tarasowali sobie nawzajem drogi, jeżeli trzeba będzie nagle gramolić się tunelem dla ratowania życia. Wypędzony przez Josariana Arfi mógł ukryć się na podłodze w miejscu, o którym tak marzył Josarian, a tymczasem stał sobie w najlepsze, opierając wygodnie swoje krótkie, grube ręce na fotelach pilotów i z fajką w dłoni zabawiał towarzyską rozmową Magłota i tego, który był akurat drugim pilotem, wskazując różne, zabawne drobiazgi na niebie dwóm ludziom, którzy i tak go nie słuchali, bo mieli pełne ręce roboty. Mac Watt miał pełne ręce roboty, gdyż musiał reagować na wrzaskliwe komendy Josariana, który naprowadzał samolot na cel, a potem wyrywał ich wszystkich gwałtownie z pomiędzy żarłocznych macek wybuchających pocisków za pomocą krótkich, przenikliwych, przetykanych przekleństwami komend, przypominających pełne udręki, błagalne skowyty Joe Głodomora, nękanego nocnymi koszmarami. Arfi, podczas całego tego bitewnego zamętu, pykał sobie fajkę, oglądając z chłodnym zainteresowaniem wojnę przez szybę pilota, jakby to były odległe zamieszki, nie dotyczące go w najmniejszym stopniu. Arfi był oddanym członkiem swojej korporacji studenckiej, lubił organizować dopingi dla swojej drużyny oraz różne zebrania, i miał za mało wyobraźni, żeby odczuwać strach. Josarian miał wyobraźni pod dostatkiem, więc bał się straszliwie i jedynie myśl, że musiałby komuś innemu powierzyć kierowanie ucieczką z nadcelu, powstrzymywała go od porzucenia stanowiska pod ogniem nieprzyjaciela i zwiewania do tunelu niczym ostatni śmierdzący dezerter. Nie znał na świecie nikogo, w czyje ręce mógłby przekazać tak odpowiedzialne zadanie, gdyż nie znał nikogo, kto byłby równie wielkim tchórzem. Josarian był w całej grupie najlepszym specjalistą od wyprowadzania samolotu z ognia. Sam nie miał pojęcia, skąd mu się to bierze. Po zrzuceniu bomb nie obowiązywała żadna ustalona procedura. Trzeba było po prostu kierować się strachem, a tego Josarianowi nie brakowało. Bał się bardziej niż or czy Domur, Bardziej nawet niż danbar który godził się pokornie z myślą, że kiedyś będzie musiał umrzeć. Josarian nie godził się z tą myślą i z chwilą, gdy tylko uwalniali się od bomb, rzucał się szaleńczo do walki o życie. — Gazu, 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 ty bydlaku, gazu! — wrzeszczał do Magłota z nienawiścią, jakby to Magłot był winien, że są tutaj, gdzie mogą ich ukatrupić jacyś obcy faceci. I w takich chwilach nikt z załogi się nie wtrącał.